kurwa, no Sławomir, no Rafik, no ty mi tu wyglądasz typowo Sławomir. My z Adasiem, no to bracia Golce jesteśmy. No. Tylko jeszcze Pawła tu nie widzę. Jak to? Jak to nie? A to ja was widzę. A przecież jest Paweł obok. Ty. Damian. A jest. O jaki Pawełek. Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Witam was przeserdecznie w Medieval Dynasty. A skoro Medieval Dynasty, no to jest tutaj oczywiście ekipa z Grana Ferajna, czyli Damian z kanału Damian na Przegubie. Dzień dobry wszystkim. Jest oczywiście Rafik, czyli nasz tutaj wąsaty, no, buchaj rozporowy. Erosoman gawędziarz. Cześć Rafik. Siema wszystkim, witam wszystkich serdecznie. No i witamy również tutaj po raz pierwszy w naszej ekipie Pawła, czyli Pawła Brzezińskiego, doskonale wam znanego z różnych tutaj czatów, różnych kanałów. Cześć Paweł, witamy po raz pierwszy. Dobry, dobry. Także cieszę się, że teraz mamy tutaj już pełną ekipę, skoro kolega Marecki się wypisał, nie chciał z nami grać. No to tutaj teraz dołączył do nas Paweł, bardzo nas to cieszy. Teraz powinna robota normalnie śmigać, aż miło. Bo tutaj Rafik już pewnie na babę zaraz biją. Poleci. To my już tutaj... się biją. Już się o babę biją. Także witam czaty, witam Maćka Udyńskiego, witam Roberta. No Pawła przywitałem, także cieszę się, że tutaj jesteście. Widzę, że coraz więcej osób też wchodzi i podgląda. No dobra, słuchaj, kurde, ja głodny jestem, ja muszę coś zjeść. No Adam, dziwisz się, że wiesz, Rafika te wybryki ludzie podglądają, przecież to jest... A nie, bo to jeszcze nie ta godzina, dobra? Taki wiecie, skrót PH. Ja tutaj fansimowi obiecałem, Rafik, że do ciebie dzisiaj do roboty zagonimy, żebyś nie miał sił na te, na ekscesy, czy tam sekscesy. Jurny Rafik. Dobra, kurde, muszę coś zjeść. I dobra, pierwszą rzeczą, jaką musimy dzisiaj zrobić, to tutaj wybudować chałupę Pawłowi. Tak, bo, właśnie. Bo chałupa Mareckiego została zaadoptowana już tutaj na mieszkańców. O, jest pieczone mięsko, to ja sobie troszeczkę zjem. Pyk. Także jak potrzebujecie, to wciul mięsa jest. Dobra, zjedzone. To ty, Adam, weź tego. Zrób. Gdzie jest to? Hello, ogiery. Cześć, Robert, cześć. Weź, Adam, Robert. Postaw już tą chatkę. Siema, Robercik. A resztę, no to już mamy, podejrzewam, w magazynie wszystko. Już, tylko się jeszcze napiję. O. Dobra. A jutro do pracy trzeba iść. No właśnie, w sumie czas, trzeba się napić. Dobra, już, ja już odchodzę. Dobra, Paweł, masz jakiś tutaj... A może niech Paweł sobie wybierze miejsce. Wybierz sobie, gdzie chcesz mieć chałupę, tak żebyś wiedział potem. A my zaraz tutaj bieremy młotek w łapę i do przodu. Właśnie, młotek w łapę, gdzie to było? Tu jest młotek. Paweł, gdzie tutaj byś chciał? Mam łuk. Cześć Marcin, siema. I właśnie Maciek, bo się siema, chyba Marcin. Witałem. Anomalia mówi, że my się cieszymy, że Mareckiego nie ma. Co za anomalia. Ale dziękuję za dyszkę anomalii. Zaraz znajdziemy miejsce. Jakieś... Nie, bym coś powiedział anomalii, że jak mi się to kojarzy, ale to jeszcze nie ta godzina. No. Cześć Marcin, witaj. Siema Marecki, gamoniu. Gdzie jest Marecki? Gdzie jest Marecki? Ta anomalia, znaczy anomalia. Kurde, no, co za śpiochy tutaj są. I co, wybrałeś już miejsce? Bo my tutaj, wiesz, odcinek mija, czas antenowy jest drogi. Tak, to... Na to pieniądz. Dobra, gdzieś tu z boczku. A gdzie tam żeś poszedł? Weź, żeś tu przy rzeczce sobie zrób. Tak. Chodź tutaj do nas, bliżej. Paweł. I przy rzeczce miał podał krzaczka. Mieszkała Pawełka, o. Zaraz, ja ci Paweł wybiorę. O, gdzieś tu. Gdzie jesteś?
Cześć tu. A nie, no tu to nie, bo mi będziesz zasłaniał z Rafikiem widoki. Dobra, to tu dalej. O, tam tak jest jak pole. Jest ten rząd tych budynek, o. No dobra. No to, no to już stawiaj. Dobra. Zaznacz. Marec, ja ci dam gamonia. Dobra, idę po... Budynki, domy... Wybierz sobie chałupę już, jaką chcesz. A, my, a ja już lecę do po magazynu. Do magazynu. Mat! Kurde. To jest prosty dom? No prosty. Jakie to duże. Słuchajcie, to my chyba musimy przebudować nasze chałupy. Ja jeszcze czekam na ten największy dom. Ty to, Rafik, tam wiesz. A są mniejsze? Są, jest. Trzy rozmiary są. Budynki, domy... A, mały, jest. Prosty. O! A, czyli jednak rozmiar ma znaczenie. O, ty nawet możesz w wodzie wybudować? No, prawie. O. A, se walno. No dobra, to lecę już po te... Kamień. Po materiały. Dobra, ja zbieram kamień. Kurwa nie ma kamienia. A dobra, już mam. Co my tu mamy? Dechy mamy. Stawaj. Dach i kłody. W ciulku. Ja już kamienie zbieram. Dobra, to ja biorę na razie 11 kłód. Tyle mogę udźwignąć. O, i tak już. Ja będę... już zaraz będę miał 10 kamieni, cześć, także Marecki. Tam nic nie róbcie. Cześć, cześć, Marecki. Jeszcze 5 kamieni. Raz. Raz. Dwa. A sobie muszę jakieś narzędzia zrobić. No, musisz. Dobra, to mnie tam te kamyki zbierasz, tak? Tak, jeszcze mi dwa. Dobra, zostały. To ja zaczekam, bo bez fundamentów jeszcze... trudno ściany budować. Jeszcze jeden kamień tu jest jakiś. Biegnę. No to chodź. Lecę, bo chcę, lecę. Gdzie tu jakiś magazyn? Życie jest złe. Magazyn to jest ten taki duży budynek tutaj. Dobra, ja idę po kłody. Ja mam już kłody. Ach, ale dobra, tam ale... jeszcze... No pewnie sporo będzie jeszcze kłód potrzebnych. Dobra, 6 patyków. Co jeszcze? Jest? Dobra, patyki trzeba zbierać. Narzędzia się komuś skończyły. Rafi, gdzie ty jesteś? Ja w mieście jestem. Ogarniaj narzędzia. Dobra, mi się skończyły. Kurde, nie wiem, czy te buraki się opłaci w ogóle kupować. No powiem tak, skończ to. Kłoda została zwalona. Marecki. Tu dzieci to oglądają. Byś powiedział tą książkę, koń zwalony. Ogólnie jak ktoś nie czytał, to polecam. Bardzo fajna książka. Take care. O, patyki też są. To też wezmę trochę. Ja tych patyków biorę. Ja mam patyki. Mam już biegnę, mam 55 patyków tutaj w kieszeniach. Są zbagowane te patyki tu. Ja już nie zbieraj, Damian. Myślę, że... Nie, bo i tak są zbagowane. Na pewno trzeba... Tylko nie wziąłem tego. No. Słomy. Słomy, bo już... No to ja już biorę słomy. Kurde. Tak szybko to my jeszcze nie budowaliśmy tej chałupy. Kurde, wy to już wszystko macie. No bo Paweł, ty chodzisz gdzieś. Ile tej słomy trzeba? Kłoda, jedna 4 kłody słoma. Chyba jeszcze i słomy 8 na pół dachu, czyli ćwierć dachu, czyli 4 razy 8, 32 słomy. Dobra, już mam 20. I tam jest 6 kłód, 8 kłód, coś takiego, już nie chcę mi się. To weźcie kłody, tam ogarnijcie, ja tu słomę zbieram. Jestem słomianym wdowcem. Ale słoma też jest chyba w magazynie, Damian. 6 kłód? No jest, no ale po co to ruszać? No we, tak, 6 kłód gdzieś, 6, no weź nawet 8, to już nie będzie. Dobra, ja już mam słomę. No to już. Po co to ruszać? Ty, jak odbiegnie, magazyn. Zobaczcie. No on się tam, zamiast biznes robić, to ten kurde się dać pał tam, no.
Zobacz, Sean Wężykiem cały, jak. Sean Wężykiem. Cały Rafik, cały Rafik. Kurde, chłop Wężykiem. Normalnie, żeby ta droga była dłuższa, to by do końca odcinka bieg. Co tu dzięki? No to chyba, Paweł, już masz Hawirkę. No. Ugarniętą. Tak. No to co, panie, parapetówka, nie? Przypisz do gracza, czekaj, zaraz przypiszemy. A, ja nie chcę tu weź się tam przypisz, bo ja chyba się przypisałem przez przypadek. To ja się idę odpisać. O, ja, tu jest mój, o. A ty się tam musisz przypisać, Rafik. Dobra. A, jaki Rafik, jak to jest Paweł? Fu, Paweł. Dobra, już. No przecież mówię. Czujność sprawdzałem. Robert, przy rąbaniu takie... A to Rafik, to dobra, teraz usłyszałem w lewej słuchu, to był Rafik na pewno. Tak, to był na 100% Rafik i ten wąs jego. Jako wąs, nie wąs. No dobra, no to słuchajcie, pierwsza rzecz ogarnięta i teraz co dalej ogarniamy? Ja mam takie coś czerwone tu. Co to jest? Co czerwone? Za dużo czegoś mam? Nie. A to jest słońce. Jesteś gorąco ci pewnie. To jest... podchodzi pod udar. No. Aha, czyli jestem udarowym. Dobra. A kto tu się ze mną kąpie? Adam. Jezu. To Adam. Słyszeliście to, co było? Nie. To zobaczycie na live'ie u mnie. Dzięki, Anomaliu. Tak. Ojej. Zaprawdę powiedziała nam. Abyśmy... No mamy jakieś misje? Czy coś? No, buraki. To Rafika jest misja. Ja na dopiero mam 27 buraków kupiłem. Więcej nie mają. A nie mamy nasionek jakichś buraków? Chyba nie. Czekajcie, zarządzanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Mam lulka i mam jagody. Szopy rolniczej nie mamy. Trzeba jeszcze szopę rolniczą postawić przy polu. I powoli... To dawaj. Tutaj gdzieś może... Cześć Agromarion, siemanko. Cześć Agromarion. Gdzie ją postawić? No tutaj, przy polu. Tu. O, tutaj o, Rafik, jest takie... tak wiesz, tam tak gdzie ładnie. Stoję. No, ładnie postaw. Ładnie, tu? Równo. Równolegle. No, może być, no. A weź, że przecież to jest krzywo. O. Które są one w prawo, lewo? Prawo. Ale w drugie prawo. Nie no, w tamto drugie prawo. Trzecie. Mówi, mać. Trzecie. Paweł, jak ty mówisz? No ma być równolegle. Tylko do czego? Dobra, tak, o tak jak było. Pod skosem. Jeszcze trochę w lewo. Jak będzie na czerwono, to okej. Okay. I nigdy nie budowałeś czegoś tam do stodoły. Kurde. Tak będzie. No dobra. Ja bym ci tu postawił Kazimierę, to od razu byś wiedział, gdzie co postawić. Dobra, nic. Kamyczki. Dobra, to ja idę zbierać kamyczki. Okej. Okay. To ja pójdę po kłody. A Rafikowi Konrad zapłonie. Konrad? Mam nadzieję, że tego live'a dzieci nie oglądają. Marcin, tu Rafik wiedział, o co chodzi. Ale trzeba było, Rafik to... wiedział, trzeba było mu ułatwić robotę. Dobra. Uźwaj, po co ja? Trochę patyków. 8 patyków. Dwa. Cztery. Już nie zbieraj. Słomy daj. A nie mam słomy chyba. Chociaż nie mam. Siana, dawaj siana. Kurde, nie ma słomy. Muszę się schłodzić. Nie, tam.
Jeszcze bo się zgrzałem jak człowiek na P w sklepie z zabawkami. O, better. Pole, łyse pole, ale mam już plan. Chociaż to zostawię sobie. O! Zarządzanie uprawami. Też mam takie. Ale panie, trzeba jakieś narzędzia dać komuś coś, bo coś tam mi się świeci w lewym górnym rogu. Już patrzę. O co kaman? Ale mamy kogoś, żeby tu pracował? Jeszcze nie. Chacie wydobywczej. W sensie wolnego. Czyli łopata, nie. Będę dostarczać, tak, chyba... Tak, łopaty brakuje. Łopaty. Schowaj. To zrobię. Poczekaj. Z czego się robi tylko łopatę, bo nie pamiętam. Z 70 buraków Rafika. Z Rafika? Łopata składy? Już robię. Jeśli chcecie siana, złapcie se buciana. I już łopata. Skoro macie, jak mówisz. Już mają 5 łopat. Zaraz zobaczymy, czy zniknie. Tak, zniknęło, dobrze. Jeszcze jedno. A jeszcze jedne coś. To coś jeszcze brakuje. The heat is unbearable. Ja może idę polować. W chacie rybackiej im jeszcze brakuje. Noży. No, noży chyba im brakuje. To czekajcie, zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi jak o to się robiło? Patyki i kamienie. Są tu jakieś kamienie? Patyki. Będę do sarny strzelał. Nie, do łosia. Nie, jeleń to jest. Nie, kilofa nie potrzeba, bo ja tam nie kazałem im kopać w skałach. Czyli nie kazałem im kilofować. Łopatować. Nie no, łopatować kazałem, dlatego potrzebne są łopaty. Ale nie kazałem kilofować, więc kilof nie potrzebny. Biegnę za łosiem. Zaraz. Damn. It's hot. Dobra, gdzie tu jeszcze jest? Tak będzie lepiej. O. No jest kamień tu. Mięso się przyda, nie? Wciul mamy już tego, ale przyda się. To zawsze może potem pójść na zgniliznę, nie? No spoko, bo mam łosia. Co się dziesz, chamie? Oddawaj mi moją strzałę. Zdecydowałby się ktoś. Łoś czy jeleń? A czy to ważne? Marecki. Mężczyźni nie rozmawiają o szczegółach. Z rogami, no to nie wiem, co to jest. Diabeł. Z rogami? Nie, no przecież go nie będę gonił, no ja go zastrzelę. Dobra, jeszcze to zrobimy. Jeden scyzorek. Noża nie ma, mama. 10 patyków, 2 kamienie. Dobra, zostawiamy noże. 12 noży wrzucam. A co, chcesz to rozebrać? Już. Mogę cię oskurować. Kurde, czemu? A dobra, to już mam, spoko. A jeszcze czegoś tak brakuje? Muszę. Chyba jeszcze im włóczni brakuje. Rybackiej. Z czego się robiło włócznie? Z kłody? Ale tam chyba jeszcze więcej jest potrzebnych rzeczy do włóczni. Zaraz zobaczę, gdzie to było.
Nie. Dobra, mam jelenia. A skłody kamienia i lnianej nici. A. Właśnie ten len, kurde, moglibyśmy panowie ogarnąć. Bo tu bardzo dużo na lnie się opiera. No właśnie, a co mamy w ogóle? A skąd jest ten? Z lenistwa. A, to lenistwo, no to możemy to zrobić szybko. Ale my mamy chyba len w tym. Tam jakieś, niestety chyba resztki. Czekaj, gdzie jest magazyn? Kurde, a można to jakoś ten? Wyhodować sobie? Można. Tylko wiesz, w magazynie lnu nie ma. Jest lniana tkanina, ale samego lnu nie ma. Tylko, że... Nie, czekajcie, jeszcze sobie zobaczę wiedzę. Jak ja z kasą stoję? Żywność, odzież... Punktów nie mam. Dobra. Nie tu. Gdzie tu była kasa? Aha, mam. O, to trzeba wiosną, niestety. Len trzeba wiosną wysiewać na polach. Ale musimy to ogarnąć, pane. No dobra, spoko. Przynajmniej na wiosnę. Wiecie co, ja może zacznę jakieś notatki robiło. My się potem gubimy i nie pamiętamy, co mieliśmy robić. No dokładnie. Dokładnie. No to Rafik zawsze masz jedną, wiesz, rzecz do roboty, to ty notatek nie musisz robić. Uraki zbierać, a ty... Jakiś ty jest Rafik Erosoman, to jest normalnie. No co? Burak, ile tam jeszcze ci tych buraków zostało? Odejmij od 70-27, będziesz wiedział. Od 70-27... Trudna matematyka. No to 33. No. Właśnie, 33, gdzie nikt ich nie ma. Czekaj, bo ja coś muszę jeszcze tam posprzedawać. Mam 15 mięsa, to wystarczy. Kamień, patyk, pióro, skóra. Monety mam 0,4, to mało. Marecki nam rzucił wyzwanie. Przez całego live'a nie robić nic. No to Marecki namówiłeś. No. Marchewka, prosię. Dobra, ja idę tego się tu ochłodzić trochę. Idę do miasta coś sprzedać może, coś ukraść. A nie, bo ja przecież coś mam w tej jeszcze mojej chatce. Zajrzę, zobaczę co ja mam tutaj. Paweł tu się... W skrzyni. Mam jakąś lnianą nić, dobra, w skrzyni. To ja jeszcze zrobię nim. Jest Rafik, bo tam pani Rafikowa była. I'm boiling. No to idę zrobić ten temu. Dobra, cykorie. Czały zostają, kilo zostaje, kamień zostaje. Aha, jeszcze dwie kłody i dwa kamienie. Pióro też zostaje, koszuli im nie dam, dobra. Dobra, idę tam coś posprzedawać, może coś kasy zarobię. Spoko. Mamy dwie kłody. Cześć Dziunia, siemanko. O, siema Dziunia. Cześć Dziunia. Cześć Dziunia. Powiem ci Dziunia, gdzieś ty wlazła. Tu się gorzej dzieje niż na tym pecha. A Damian uciekł w wodę. No bo ty biegłeś koło mnie, no. To ja wolę uciekać, no. Damian poszedł się umyć. Nie śmierdziałem. Kurde, gdzie to było? Tu? Dziunia, Rafika pilnować, żeby za babami nie latał. Czy ty siebie słyszysz? Czy ty naprawdę siebie słyszysz? Przecież on tu wszystko, co na drzewo nie ucieka. Damian też na drzewo nie ucieka.
Rafi, gdzie ty jesteś? Czekaj, bo tu blisko. Dobra, nie ma Rafika, można chodzić spokojnie. No weź tu się teraz po trzcinę schyl. Nie, idę tu coś sprzedać, tu Rafika nie ma. A jak się nazywają te pałki? Dobra, nieważne. Od trzciny. Jak? Takie brązowe pałki. A to mówisz o tym, to nie jest tatarak, nie? No te brązowe takie pałki. Biedne kurczaki. Dobra, idę posprzedawać. Może jakieś buraki ogarnę. A tu się nic nie złapało. Okej, okay, a ja pomyślę co dalej. Zobaczmy co my mamy. Mamy dużo domów. Mamy drewno, studnie. W ogóle tak, jeśli chodzi... Damian, jak będziesz wracał tam ze wsi, no, to zobacz, czy możesz kogoś zwerbować, albo i przy okazji pewnie zobaczysz, że nie możesz, ile potrzebujemy, wiesz, punktów, żeby zwerbować kogoś. Ewentualnie jeszcze tam ogarnij może jakieś zadanie, bo trzeba znowu reputację podnieść. Pewnie. I should take some... Mamy 1368 reputację. Dobra, zasadziłem po jednym drzewku, więc będą jakieś przychody później. Wiem, że kopa komuś zasadziłeś. Buraki, gdzie jest ten burak? Ta, reputacji nam brakuje, musimy jeszcze porobić jakieś zadania. Bo jest 7 na 7 pracowników, nie możemy nikogo więcej zatrudnić. Patrzcie, targ skończył. No nie ma. Nietoperek 57. Cześć, nietoperek. Nie ma nietoperek. Aha, do, a gdzie jest ten? Ta lista zadań tu gdzieś to było. Tam gdzieś przy karczmie. Mhm, pomogłeś. GPS-a. Weź. Jaki tu latał ten? Brzdąc taki mały. I jak ty masz na imię, chłopaku? I zby... co? I... to cię tak skrzywdził. I zby lud. Nie, to nawet nie gadam z tobą. I zby lud. Jak można mieć tak na imię, nie? To tak jakbyś miał na imię parówka normalnie. Jest karczma, ale ja tu nie widzę tych zadań. Wiesz co tam, za płot, koło płotu, na rogu, tak? Czekaj, gdzie ty jesteś? Dobra, ja sobie to znajdę na mapie. O, nawet jest na mapie tutaj takie wykrzykniki. Widzisz? Tak, widzę, to jest koło mnie zaraz, nie? Tu coś jest, o. Tylko przypominam, że to jest do końca sezonu, a sezon nam się kończy. A, no dobra, to chodź Damian, musimy na jesieni weźmiemy jakieś zadanie. I tak się już spoko kończy. Tylko. Kończy się już nam dzień. Lato się zaraz kończy, będzie jesień. No spoko, ja się nie muszę stąd ruszyć. O, mam babkę lekarską. Będzie mnie babka leczyć. Właśnie, i tak się stąd nie ruszam. O, robaczki tu sobie łażą. O, niebieskie kwiatki. To mi się z jakimś bajką kojarzy. A ze Szrekiem, jak to ten osioł mówił? Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Wszystko by było fajnie, gdyby nie był daltonistą. Dokładnie. No dobra, to teraz tak. Co my możemy jeszcze wybudować? Mogę kalesony komuś ukraść. No to będzie się na zimę. Magazyn zasobów, magazyn żywności. To mamy. Z usług nic więcej nie możemy. Ale czekajcie, czekajcie. Paweł to jest z nami, bo go w ogóle jest. Nie słychać. No bo się nie odzywam. A powinieneś. Ja się zgubiłem w ogóle. Ale to nic teraz nie jedźcie, bo będzie ten. Tak. Zima. Nie,
Tak, będzie teraz nam się brzuchy napełnią. O, kurnik możemy. Możemy zacząć hodować jakieś zwierzęta, tylko trzeba będzie mieć jeszcze czym je karmić. A ja tu coś mam, wiedza jakaś, przeczytaj. Czekaj. Teraz zobaczymy, co jest potrzebne. Nie tu. Rafik od tych kur to z daleka, co ci mówię od razu. Pasza dla zwierząt, bo to chyba jest ogółem. Więc jest tak. Ziarno owsa potrzebne, ziarno żyta i słoma. Więc wydaje mi się, że właśnie w zboże trzeba bardzo dużo iść. No to trzeba będzie jeszcze... A, tylko że iść w zboże, to trzeba mieć jeszcze... Zboże. Zboże to tam można sobie kupić, wiesz, ziarno. Możesz kupić kilka nawet nasion i później będziesz miał tego coraz więcej. Nawóz, a co tutaj? Co tu no właśnie, tu jest, nawóz to. Tu jest chmiel. Aha. To idźmy robić kupę. Tu jest śliwka. Jabłonka. Grusza. Miałam jabłonkę. I wiśnia. Więc no, jak da owoce, no to będzie co sprzedawać i jeść też. Tutaj samozwańczy wymagało... Rafik nam sad zrobił. Tak, zrobiłem taki pierwszorazowy. Cześć Jacek, siemanko. Cześć Jacku. To teraz umowa zlecenia 4 zł. Siema Jacku. Zadowoleni. Gdzieś wszedłem i nie mogę wyjść stąd. O, dobra. A co tutaj w ogóle można w tym budynku robić? Będziemy piwo mieli. Rosomańskie rzeczy, Rafik. Nie, to pewnie tylko ta... Skrzynia chyba tylko jest. No, wiesz co, można tutaj zostawić te... Jakieś nasiona, nie nasiona, nie? Mhm. Aha, czyli tych, co teraz mam tu, tych państwa, to tu się od nich... Chodź, przybiegnij tu do nas, idziemy spać. Jak już spać, jak jeszcze widno jest? A, to widno, może nawet księżyc, ale w sumie. Jakie gigantyczne. Kurde, a marchewka rośnie. No. Tu jest pusto. To na wieś można. Nie, znaczy to na razie nie na woź. Jak masz, to na razie trzymaj, wiesz, na wszelki wypadek. Albo zostaw w skrzyni. Jest i Sławomir. To ja mam. No dobra, do łóżek. Mam 8 sztuk glinilizny. Rafik zastrugaj ołówek. Aj, Robert. I'm roasting out here. Gnój. Ja idę spać. Nie, dobra. Czekaj, Adam, nie idziesz jeszcze spać? Czekaj, aż Rafik wejdzie do tej swojej stodoły. I zobacz, co tam robi. Pokaż ludziom, co on tam robi. Niech się społeczność dowie. I teraz co Rafik będzie przy ognisku spał, zobaczycie. Że to nie są wyssane z palca rzeczy. Idziemy. Chodź. What a scorcher. Nie ma Ludwika. Te patrz, przyszli mu, ona już hop do wyra. Co za kobita. A, dobra, jak to się wyprawiało? Jest. O, jest, jest. Nie, to Adam jest, myślałem, że to Rafik był. Nie, Rafik, no chodź. Wąs taki podobny. Jaki wąs? Weźże tego konara schowaj, inaczej tego. O, Rafik wpadł. I teraz patrzcie, co on tu będzie robił. No Rafik, pokaż społeczeństwu YouTube'owemu, co ty z tą biedną Ludwiką robisz. Panie, patrzcie, jaki się położył na drugim łóżku, co za chłop. Może ci chętni mają. O, nawet Paweł przybiegł. On się położy. O, ale już wstał, zobacz, już wstał. Rafik, do wyra. Do Ludwiki. O. Naprawdę? Dawaj do Ludwiki. My będziemy jak kamerzyści z Pornhuba. Damn. It's hot. Dobra, jasne, Dina. Dobra, też stąd idę, dajmy mu trochę, a nie pójdę. Chodź, to ma okno. Aha, faktycznie. Tylko trzeba ławeczkę zrobić. Kurde. Dobra, dajmy mu. Rafi.
5. Gdzie jest Rafik? Do wody. Chłop w oknie się. Ty poszedł pod okno. Co za chłop? Myślałem, że poszedł do wody się schłodzić, ale to chyba Paweł powiedział. Nie. Nie? O. Konar mu zapłonął. O, patrzę teraz, zaraz powiedz się schłodzić. Gdzie ja mam chatę w ogóle? To jest chyba moja chata. Ta obok szlachta, ciebie jest. O, szlachta nie pracuje, to moja chata. Kto to tu ze mną przyszedł? O nie, to ja stąd Rafik przyszedł, to ja nie idę spać. Ja wiem, że Rafik oglądałeś na Discordzie Ciasnego Wieśka, no ale bez przesady, no. No dobra. Nie ma chłopa, można i spać. No. Już myślałem, że Rafik chędoży. Ale nie, już zasnął, dobra. Dziunia, co za... O! Co się tu robi? Dziecko się pojawiło. Już? Fajna scena jest. No, widzicie, no Rafik tylko noc się przespał, już się dziecko pojawiło. O, teraz mam tak, wybór imienia. O, to córka jest. O, to daj jej Dziunia. Czekaj, nie wiem, czy to takie coś będzie. Bo ja tu nie mogę wpisać imienia, tylko mam do wyboru. To jaki? Nie Rafik. Na Rafik te... do konta poszedł, zobaczcie. Damroka, dobie gniewa, Rafik, co Dobiesława, Dobrawa, Dobro gniewa. Ja pierdzielę, kto to wymyślał? Dobrawa, to już. Odpowiedz. Pana Dobrawa tak będzie po polsku, nie? O, jest i po polsku Edyta chociażby. Nie, Edyta to mi się. Chociaż górniaczka to już tylko. Chociaż czekaj, jeszcze jedną rzecz poszukam. Gdzie jest teraz dziecko? Dziunia, mnie w to nie mieszajcie. Dziecko? Schowane. Rafik, gdzie ty schowałeś? Nie mów, że do skrzyni. Ja nie schowałem. Kurde, ale masz ujków, Rafik, teraz. Gdzie dziecko jest? Ten już z pięściami na mnie. Ale zobaczcie, Rafik do kąta poszedł. Coś... Chłop się załamał. Skąd on teraz pampersy będzie brał? Dobra, nie będzie tak. Ma być dobra, dobra robota. Czemu ty po niej skaczesz? Bo chcę przejść. A gdzie jest dziecko? Jest koły. Jest plus 18, jest plus 18. Nie, ja... ty nie mówisz. To ja pójdę po marchewki. Właśnie, plus 18, u mnie jest plus 16. No ale dobra. Jeszcze śpi, niech śpi. Dobra, a u mnie jest Dąbrowa Górnicza także. Rafik! Co jest? Dobra, marchewki zebrałem. A ręcznie będziesz prał pieluchy. Rafik do pieluch. Ręcznie będzie prał pieluchy w te... Pampersy. Dobra, zobaczmy. O! Jak już to podrosło. Jak już to podrosł? Ale o czym ty mówisz? O dziecku czy o marchewkach? O tych drzewach. A tu masz jeszcze ten, chmiel, jakby co? Gdzie chmiel? A tu, zielony. Czekajcie. A tu zielony, to nie jest chmiel. Gdzie są nasiona? Dobra, tu jest lsie mielniane, zostawię. Zgniliznę tutaj. Powiem wam, uwielbiam tą serię na tym kanale, no jest rewelacyjna. Tu zgniliznę zostawić? Dobra, gdzie też mogę zostawić. Rafik, teraz jak ci się dziecko skapturzy w pieluchy, to teraz będziesz miał zgnilizny, że chłopie. Gdzie ta zgnilizna tu jest? No, Robert pisze, pranie pieluch to gówniana robota. A to tarkę jeszcze musisz taką mieć. Okej. Okay. Nie trafi to dziecko, może idę zobaczyć. No właśnie nie wiem, sam jeszcze go nie widziałem. A alimenty płacisz? O, jest! Jest! Gdzie? Widzę. To nam kołysankę śpiewa. Ty słuchajcie, to musimy ten... A ty, ale słuchajcie, on pępkowego jeszcze nie zrobił. Właśnie, Rafik. Ty patrzcie, bo tu Ludwika ma to dziecko.
Wow, faktycznie, śpiewa kołysankę. Rafik z pięściami na żonę. Czterech facetów, tylko jeden ma kobietę. Panowie, źle to o was świadczy, pisze Marecki. Aha. To ona ma w ręce. Aha, to jest ten. Grzechotka. Myślałem, że Rafika tym będzie lać po głowie. Ale to wcześniej czegoś takiego nie było. Idzie ona, to dziecko. A. Gdzie to dziecko jest? Na ręce przyczepione. A zobaczymy, jaki mija dzień przy Rafiku. Jesienią zawsze jest dużo pracy. Zbiory i przygotowania do zimy mogą być wyczerpujące, zwłaszcza gdy się choruje. Od urodzenia łapie przeziębienia każdej jesieni. Proszę. Czy słyszałaś ostatnio coś ciekawego? Ostoja, tam ktoś potrzebuje pomocy. O, trzeba do Ostoi biec. Good luck! Powiem ci, Rafik, ta twoja taka, no. Jak na te czasy, to ci powiem taka... Co, masz ochotę? Jest na 10, no. No dobra. O, łatwo i to wszystko idzie na internety przecież. Dobra, panie, co my tu mamy, oprócz tych buraków Rafika? No właśnie, są te buraki jeszcze? Są. No. Okej, czy one są do końca roku? No, to dawaj po te buraki. Oj Boże. Jak czterech na jedną, to trzech ślepakami strzela. Oj tam zaraz ślepakami. Paweł wyskoczył z tym, z łodygą taką. Robert, bo tutaj jest bezpiecznie. Nie to perek, ja bym się zastanowił, czy to na pewno jego dziecko. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. No nie ma tutaj badań genetycznych. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, panie, co my mamy teraz robić, no? No trzeba biec do wiochy. Dobra, to ja biegnę. Lopter, cześć, po buraki. Lopter. Nie, po... Za chwilę wszyscy tam pobiegniemy. Po buraki to tam... Buraki trafik ma załatwić. Wziął po, zadanie... Panie, na sekundę was opuszczę. Ale sekundę. No może 10. Ja chcę zobaczyć po prostu zadania, jakie są. Syna Damianie, syna. Nie ma Damiana Marecki. Damian na 10 sekund nas zostawił. O, zapomniałem, że tutaj nie ma podwójnego skoku jak w tym. Event Shrouded. 1300, czy 1400 pewnie reputacja musi być. O, są jakieś nowe zadania. Zobaczmy. Buraczany baron to pewnie twoje zadanie. Uczące się w łódź. Jest... co tu trzeba? Włócznie rybackie, ale ja nie mam... Nie mamy tych nici lnianych, żeby zrobić włócznie. Chytry jak lis. Upoluj 6 lisów. O, to będzie coś dla nas. Albo gołębie. Dobra, ziarna owsa też nie mamy. Słuchajcie, to biorę gołębie i ten, i lisy. Dobra. Bo to można upolować. Dobra, to ja idę... O Jezus! Zdrowie. O matko! Widziałem, że na szczury idziemy polować. Tak, latające. Znaczy nie toperze? Gołębie. Ile tych gołębi? Już ci mówię. To tak, bo mamy do złapania gołębia, już ci mówię ile, dziennik. Latające szczury, to jest 9 gołębi i 6 lisów trzeba upolować. To są dwa zadania. Dobra. Oddzielne. Gdzie, więc... mapa, gdzie są lisy? Ludzie... Co to jest? Powiedz. O, rolnictwo, zwierzęta, pułap. Dobra, ja się biorę za lisy. Bo najłatwiejsze. Nie najłatwiejsze.
tylko wiem, gdzie są. Przynajmniej tak myślę. Gołąb. No tu biegały właśnie. Dobra, idę gołąba szukać. Łuk. To to tu biegnie. Dobra. Jakoś mnie ta gra intelektualnie przerosła? Co to znaczy? O, nie masz Rafika u siebie to. O, nie toperek pisze. Gacki zostawcie w spokoju. Spoko, idę gołąba szukać. Gdzieś te gołąby były, pamiętam. Czekajcie, ludzie. Natomiast czytałeś, co Marecki pisał? Że 10 sekund to szybki jesteś. Szybki Lopez, no. Gdzie se gołąby są? Dobra. Kurde, nie to. Gołąby. Ja mam 3 strzały tylko. Gołąb to takie... Coś siedzi. Oto tu będą gołąby. Czy ja mam gdzieś siekierę w razie czego? Idę gołąbu szukać. To już wiem, Marecki, czemu ty zrezygnowałeś z tej gry, no. A ja nie wiem. Przerosło go to wszystko. Jak sobie pomyślał, ja, Damian, Adam, Rafik, mówi nie. Ajajaj. No właśnie. Ajajaj, co? Dobra, ile tych gołąbów? 4 było, tak? Tak. O, nie, kurde. Dobry jest. Dobra, poszedł. Lisek? Tak. O, jest pierwszy. Poszedłem na gołąby, a tu są same konie. Nie ajajaj, tylko ojojoj. Dobra. Gołąby mi uciekły. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. My się z liskiem pobawimy, łapek też mu ukręcimy. Z wyrol jesteś, Adam. Jak można liskowi uciąć głowę? No normalnie, tak... Tam ci powiem. Ciki-ciki, taś-taś. Ani nogi, my się z liskiem pobawimy. Nóżkę też mu ukręcimy. O, jest. Rydze są. Ryzyki. No. O, widzę gołąba. Gdzie ja mam łuk? Dobra, jest łuk. I uciekł mi gołąb. Gołąbek. Gołąbek. W czym to było, gołąbek? To wszystko wina gołąbka. A, pieniądze to nie wszystko. Nie wiem, Marecki, o czym mówisz. Ty nie wiem. Ty naprawdę oglądasz tego samego live'a, co inni? Nie, ogląda zapis. Ryzyk Książę Ciemności. Ejcie, bo tu jest. Dziennik. Jakieś drzewa tu nastawiali. No masakra, gołąbów nie ma. Komuś do chaty wszedłem. Rafik, nie tobie, nie bój. Spokojnie. Daleko jestem od naszej wioski. Okej. Okay. O.
Tu jest gołąb. Mamy lisa. Jak tu się kucało? Kontrolem. Ale kontrolem. Na padzie gram, ludzie. No to skąd mamy wiedzieć, jak się na padzie kuca? No to kontrolem. Człowieku. O, jest gołąb. Dobra, czwarty lisek. I nie zabiłem gołąba. Damian, ja już 4 lisy mam. Udziabane. Wszystkie wytępiłem w tej okolicy, czy jeszcze nie? No myślisz, że gołąba to tak łatwo złapać. No. Ile już masz? 0. To też coś. A ty z łuku próbujesz? No ja z łuku, no i powiem ci... Mnie to zaskakuje, jak w takim Lublinie jestem... Jak tam internet mają. Wiesz, duże miasto. Tylko samochodów mu nie dawajcie, bo jak jeden dał, to zaraz zrobili mu twardy reset na tamten świat. Typ ziarnem zaraz się... A skąd ja ci ziarno wezmę? Chłopie, jak tu ziarno kosztuje więcej niż ten łuk ze strzałami. Jeszcze 2 lisy, dokładnie. No, biegam i szukam. Pełno gołębi tu widzę jest. A gdzie ty jesteś, Rafik? W mieście. Tu pełno gołębi lata. Oj. To wiesz, tak. Wiecie? Tam są jakieś... O, żeż ty! Whatever you need, I've got it. Ty kurde, zaatakowali mnie. To mędy, ale mnie ty, to mędy jedne. Już mnie prawie zabili. Coś ty im zrobił? Ja podszedłem pod obóz. Takich kilka męd. Drwali. Król jest królem, dopóki jest królem. No powiem wam taka... Głębokie przemyślenie. Uda się? Jak myślicie? Nie wiem, Rafi, gdzieś ty te gołębie widział, ja tu jestem w mieście, ani pół nie widzę. Są. Nie wiem. Są. A... Staminy mi zaczyna brakować. Kurde, co on ze stali jest? Robocop jakiś. Ty naprawdę w tą samą grę grasz? O, czekajcie, widzę coś. Tu latają nad miastem. A to jest... O, jest gołąb. Czekajcie, ja się może... Oj, przede mną tutaj jest... O, właśnie jest... O, prawie że ubity. Oj, gołąb był. Biegnie na mnie. Co za menda. No kurde, wyżej strzelaj, ty baranie. Kurna, może jakby ziarno gdzieś sypnąć? Za drogie. Jagódki jakieś albo coś. Weźcie się od jagódki, odczepcie. Bardzo fajne. O, końców pierwszego. Oj. Reputacja dynastii plus 18. O, drugiego. Plus 12. Mam gołąpa chyba. O, dostał... Wrona, no... Nie chcę wrony. O, dobra. Uf. I plus 6. O, Rafik ogarnął chyba te buraki. Nie, jeszcze nic nie ogarnąłem. Dobra, ja tutaj bandytów ogarnąłem. Mają w ciul mięsa. Jak się śmieje. Sero. Dziecko. Twoje? Przenieś tak. Wszystko. To zrobiło kupę na pewno. Co jest? Junia, to lata i to... O,
tu co to jest? To też będzie wrona chyba. A już powoli jestem przetarany. Ten wygląda jak z tego serialu 1670, czy jak to się co tam było. O, jest gołąb. Chociaż jak wrona wygląda, to może być. Kontrabandę znalazłem. Siemano ojciec. Powiem ci, żałuję. Żałuję, że cię tu nie było. Chłopie, Rafik już dziecko ma, nie? Nie upilnowaliśmy chłopa, nie da się. Nie da się. Co, ten jest szybszy niż wiatr. Ty, Paweł, na gołębie polujesz, czy mi się wydaje? No. Aha. Takim samym skutkiem jak ja. No, świetny. Szybciej zaliczycie zabistwo niż zabij dwa gołębie. Oj, Marecki, Marecki. Oj, Marecki, Marecki. O. Gdzie wy w ogóle jesteście? Tam gdzieś. Będą gołąb. Już wiem. Damian koło mnie był? Dokładnie, już wiadomo, dlaczego Rafik pierwszy lądował. Ale jaż to pisałem przecież. Oj, chyba Dziunia, Rafik nie zrozumiał aluzji. Zrozumiał, zrozumiał. A, zrozumiał. A. Jak to ten Rafik twój pierworodny się nazywa? Pierworodna. A, czyli jest... będziesz musiał pilnować teraz całego stawu. Stawu. Jak to mówią? Stawu. Masz tu przecież imię Olga. Wiek 0 lat. Jak Olga? No Olga. No poważnie, Rafik, nie było jakiegoś polskiego. A to jakie jest? No mnie to się z Helmutem kojarzy. Aha, okej. Okay. Olga. Mówiłem ci, wpisz Dziunia, to nie. Nie było Olga. Możliwości. A Olga było, tak? Toż Marecki Olga. Toż Marecki ani, nie było żadnej Ani, Kasi, nie wiem, innych imion takich typowo polskich. Kurde, gdzie oni ich podeśli? Ale Marecki był, nie? Nie, no Mareckiego nie było. Marecki zawsze jest. Pokaż mi swoje towary. O! O, o Rafik towary. Już zaczyna swój podryw. Pokaż mi swoje towary, baby. Baton sezamowo-miodowy. O! No dobra, złoty Rafik. Pierścień. O, tak. Krążek, złoty krążek. A Edyta? Była Edyta? Była. Chyba tak. A widzisz. Była Edyta. Ale to już mówiłem, że górniaczka już w tym czasie to śpiewała z Marylą, nie? You know me. Muszę iść do... A, czekajcie, ale... No jak można gołąba nie złapać, to jest... No dobra. To już, Adam, masz te lisy wszystkie? Nie, jeszcze dwa mi zostały. Rafik, polujesz na gołąby? Nie, nie poluję. Ja na buraki poluję. Mało tu chodzi? Co drugi to burak? Mam gołębia. Brawo. O ile jeszcze tych gołębi? Nie, sorry, to była wrona.
Marecki, bo chyba Jacek miał rację. Marecki jeszcze 99. Tu są gołąby, ja idę tu do gołąbów. No dobra. Ale mam mięsko. Też mam mięsko. Nie wiem, co takie erosomańskie gry robi. Bo to już jest późno. I tyle tu grzybów jest o mamkanie. Galilejskie? Nie, do jajecznicy. Ale by taką teraz jajeczniczkę takiego z grzybkami opier... O ja! Jeszcze do tego z ryzami, nie? Coś ty się tak tego przypierniczył z Torunia, chłopa. Ale masz rację, Rafik. Już nawet tą twoją Ludwikę już odpuszczam, nie? Takiego, o... O, matko. Oho, Rafik idzie drugie dzieło tworzyć. Chyba się nie da, bo ten domek i tak jest trzyosobowy. Pobijesz rekord. Ale tu mam tego. Taki... Jakie to jest kurwa wielkie. Co ty tam masz? No tak jest tymi rogami, jak to się nazywa. Łoś, o. A, łoś. Dobra, jesteśmy tu. Ja sobie tą narzutkę zostawię. To chyba pani łososiowa jest. A czemu mam tyle mięsa pieczonego? No, a, bo już wiem czemu mam. Strzelę jej w łeb. Ser sobie zjemy. Ja zaraz padnę z tego, z umarcia na odwodnienie. Ale ten, jakie ma te rogi, jak to fajnie wygląda, zaszczelecie. Nie, no mam już tyle mięcha, zaraz się będzie psuło. Już wkład zalany to odpuszczę. Jutro jeszcze dwa lisy i... Zaliczone zadanie. Dobra. O, jaja mam. Mięcho. Ważnie, Adam? Pieczone mięcho. Pieczone mięcho. Nawet zesra mam. A ty głośno jakiś robokop, kur... Dobrze. O, umarł. No ja z nim prawie. Patyk, nie chcę paty. Łoś, oskurwał się. Tu muszę się teraz wyleczyć trochę. O właśnie, jest tu w tej skrzyni. Czaszka łosia, skóra, o. I babka lekarska. Pomocy! Kto cię zaatakował? Za duży mamy kwipunek. A gdzie jesteś? No tu. No tu, toś mu powiedział. Dobra. Ja się ruszać nie. Co to se mogę tu? Ale ja mam 15... 50 mięsa mam. Czekajcie, gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Adam, to będą oglądać dzieci. Dobra, może coś dać. O, jest Paweł. To ja ci dam teraz mięsa trochę. Jakby ci to Marecki powiedzieć. Upuść. Tyle słów wypowiedziałam, a ty to akurat wyhaczyłeś. O, mogę iść. Okej, torba i nawóz. Ja wiem, że ci się chce pić, chłopie, ale...
A to ty mówiłeś? No. Nie no, muszę się iść napić. Jeszcze są. Idziemy spać, czy bawimy się dalej? Ja się muszę napić, bo mi mówi chłop, I need drink something. On chce drinka, nie wody. To weź go dobrze posłuchaj. Słucham go dobrze. Weźcie kawałek mi ogniska rozpalcie. Gdzie? No obojętne. Bumareski, takie coś złośliwego. Water. O, właśnie, o. Mi, właśnie mi konar zgasł. Dobra, to ja sobie sam odpalę konara. Gdzie to było? Tu, nie tu. Czekaj się, gdzie tu. Są? Nie tu. Nie mam słomy do konara. Muszę iść po słomy. O, jakie świetliki tu ładne latają. Meble, dekoracje, ognisko. Postawię sobie ognisko tu. Okej. I sobie piekę. Ale wiesz, że tam mamy cały magazyn żarcia, które już za chwilę się będzie psuło? Wiem. To za czemu nie korzystasz? Bo trzeba... Część zostanie zjedzona, a część zostanie na tego. Bo Damian to taki książę, który musi mieć wszystko świeże. Dokładnie, ja to nie zjem byle czego. Ukradł komuś kosz. Jak ładnie śpi. Raptik, no nie poznaje cię. Co? Jaki się sentymentalny zrobił. To weź pośpiewaj. Śpi, Jasieńku, śpi. Hej! Dobra. A jakie to są w ogóle gesty? Nie no, ja mam za dużo tego. Gdzie ty to, Rafik, jesteś? To śpi, to twoje u ciebie? Śpi. Adam, a gdzie jest ta śpiżarnia twoja? Za stodołą. Znaczy nie za stodołą, za magazynem. Jest piwo. A gdzie jest magazyn? No tutaj, stoisz Altem. Przed magazynem. Dobra. Alt magazyn. Chodź. Paweł, wciśnij alt. Chodź tu. Rafik się sentymentalny. Chodź tu. Dobra. Chodź, Paweł, chodź. Tutaj, no. Patrz, zobacz. To jest stodoła, a tutaj no. Jest piżarnia. O, tu. A, tu. Także idź sobie tam zjedz, jak potrzebujesz. Dobra, babka. O, dużo. Cykoria, czaszka łosia. Wiesz, ty tutaj do byle jakiej wioski nie trafiłeś. Kamień. Kurna, sery, smardzę. O, wiadro z wodą, chciałeś się napić. Monet, muchomor. Dobra, patyki w sumie też, pieczone mięso to będę mieć. Pióra. A tu Rafik niech do stodoły idzie. Kurde, ile mamy ziarna żyta. Więc żyto możemy siać na potęgę. A to nawet nie wiem, czy nie na jesień trzeba będzie siać. A się teraz. No trzeba. A mamy ten zgniliznę? No właśnie. Coś tam było. Z tym będzie. Aha, mieliśmy iść spać. Dobra, idźmy spać. Lakta nie pracuje, to mój dom. Tak, do obsiania jesienią. Także teraz można żyto obsiać. Rafik, co ty chcesz ode mnie? Co ja ci zrobiłem? Kto mi tutaj do mojej chałupy wbiegł? No Rafik, wszystko, mówię, wszystko. No ty jeszcze ci na... Jak cię tu zaraz pogonię. Pędź balonie, bo cię śpiłą pogonię. Co za chłop, kurde. Coś mi podpieprzy. Dobra, bo ja już śpię, a wy się tu pierniczycie jak mały Kazio z dużym browarem. Dobra. To jeszcze te gołąpy trzeba ogarnąć. Ja musiałem sprawdzić, czy mi to Rafik czego się podwędził. Nie. Już. Pomydło się nie schyla, jadam, także wiesz. Pij, ale do następnego dnia, tak? Tak. A
czemu Paweł spalił mnie? Jak to u ciebie? Ja nie wiem, gdzie ty, Damian, śpisz. No widziałem cię przed chwilą u nie. siebie. Nie. Paweł spał? To chyba Rafik do ciebie poszedł. Gdzie? No, a dupa boli, no. Nie, dobra. Damian. Idźmy gołąby polować, bo dobra, mamy tu tak. jeszcze... A skąd można mieć... Łuk bym sobie wziął, zrobił. Oj, to wiesz co, lnianą nić byś będziesz potrzebował do łuku, niestety. No. Ciekawe, czy w ogóle każdy może, czy bez względu na doświadczenie? Tak, każdy może już. Bo to... Dobra, idę na te lisy, jeszcze dwa lisy i... 9 gołębi jeszcze, to jest masakra jakaś. Jak 9? To jeszcze ani jednego nie upolowaliście? Nie. To znaczy jedną wronę już mamy. No, 3 wrony mamy. Brawo, o, wy. A myślę, że ornitolodzy. Bez smarowania. Myślę, że dobrze to takie łatwo upolować sobie tego gołąba. Poluję lisy i pokażę wam, jak się na gołębie poluje. Rafik, a ty co robisz? Co? Co ty robisz? Ja nic. No właśnie. No właśnie. To może byś upolował. Buraki szukam. Szukam buraków. Gołąby poluj. Gdzie te gołębie są? Gdzie te łuki się robi? Do zrobienia. Łuki musisz zrobić w warsztacie. Idź do warsztatu. No. Gołąb, to takie... Ale mówię, z tymi nićmi linianymi. Trzeba będzie led na wiosnę obsiać. I to jest obowiązek. Czekaj, bo tu gdzieś są gołąby. Bo ta dopiero na wiosnę będzie mógł rosnąć. Tak. Rość. To nie jest gołąb. Tu jest gołąb. A tu bliżej gołąbów nie ma? Ewentualnie jeszcze jakoś owce. Tu jest. Mieć. Na wełnę. Rafik, kobietę masz, po co ci owca jeszcze? Jezus. Po to, żeby było ciepło. Żeby ci 4 litery zgrzało. Nie, dobra, ja już nie mam pytań. Jest już 22, nie ma jeszcze. Tam było więcej tych rudych. Jakieś narzędzia się tego skończyły. No to zaraz to ogarnę. Idź do stodoły, aż skrzypi. Ja nie wiem. Bez smarowania. Kim ty, Rafik, gadasz? Nie gadam, tylko czytam, co nietoperek napisał. No, a czemu brak strzał? Kurde. Słuchajcie, jak to się kłócało? A, dobra, już wiem, triggerem. Czym? Hasan? To tu mamy jakiegoś Hasana? Okej, anuluj. Kurde, ale ten rudy biega szybko. Dobra, tu są gdzieś gołąby w przybliżeniu. Kurde, nie to. Tu są, dobra. Nie to mi się nacisnęło. No nie mogę go upolować. How do you do? So long. O, widzę gołąba, widzę, ale teraz cię chłopie trafię, ale teraz masz przesrane. Jak samochód na parkingu pod drzewem. Aha, mam gołąba. Kurde, nie trafiłem. Nie mogę go skurować, no co za chłop. Ach, teraz niepotrzebnie wypuściłem te strzały. Dobra, jeszcze 8 gołąbów. See you soon. Kurde, no nie mogę teraz. Mam problem.
Napisz do przyjaciółki. Latające szczury. Tak, jeszcze mamy 8 gołąbów. Marecki. Czytaliście, co Marecki napisał? Tak, czytałem. Nie. Ale już nie chciałem. Bo tak słuchaj, że mi się pizza chciało. Ja pierdzielę. Bo jest koło. Ale tutaj moich strzał leży. To jest fajne w tej grze, że mogę sobie pozbierać je. Mam drugiego gołąba. Brawo, ty. O, mamy budynek myśliwski. Wziął mu drugiego. Tak. Ile tutaj strzał na zostawiałem? Noża muszę zrobić jeszcze matko i córką. A jest lis. Nóż. 8 kamieni. Spróbujemy się podkraść. Dobra. Raz, dwa, trzy. O, mamy. 4. Dobra. 5. 6. 7. Kurde, ktoś mi jednego buraka zjadł. Dobra, mam tego. Jeszcze jeden lis. Oj, zaraz. Dobra, już mam 2 gołąby. Brawo, Damian. Tylko je muszę teraz... Nie chcę. Liczy te gołębie, które... Nie, no, upolował, to wiesz. Bo to jest... Dzisiaj mamy odcinek Łap Gołębia. Pamiętam tą bajkę. Jakie to było głupie. Ale mi się to podobało. I tam był ten, jak on się nazywał, ten pies, co tak chichotał? Skral? Nie, jakoś... Tak, ten pies był fajny. Dobra, jeszcze 7 gołębi. Krowę mogę zabić? Nie, tą krowa nie nasza. Dobra, mapa. Tu już gołębi nie ma. Jakieś jastrzębie latają. Orły, sokoły. Tu będzie gołąb. Ej, sokoły. O! Kurde, wszystko. Nie, ja dzika upolowałem. No prawie jak gołąb. Stał mi na drodze. Rafik, co robisz? Co robię? Zbieram kasę na tego buraka. Na jednego? Tak, bo ktoś mi zjadł jednego buraka. Przyznać się, kto zjadł buraka? Rafik. Nie jadłem buraka. Ja podejrzewam kto. Marecki nie grał z nami. Nie, ja nie mówię o Mareckim. Najmłodsze pokolenie tego z tej wioski. No córa, córa ci opierniczyła buraka. Patrz, córce buraka żałuje. Zobacz, chłopa. Nic nie żałuje. Nie, ale... O, jest gołąb, jest gołąb. Powiem wam, te sraj ptaki, to ciężko to tu polować.
Ale jest gitara. Piękny. Mówisz Marcin, że to Rafik zjadł? Tak też może nie, być. Nie, ja nic nie jadłem. I na córkę zrzuca. Rafik, ile córa ma? Co? Zero. No, ty ona buraki myślisz, nie? A dobra, ile ma zębów? Nie zaglądałem. Marecki dał córce surowego buraka. Nic nie dał. Sama wzięła. A sama se jeszcze wzięła buraka. Dobra, to już chyba... A jeszcze powinny być gołąby tu gdzieś. O, mam ryzyka. Tak, winny się zawsze tłumaczy. No jeszcze jeden list, no. Nie no, panny bez jaj, ale tropmy te gołąby. To nie tu było. To było tu. Pokaż mi swoje towary, daj mi jednego buraczka. Teraz tak. No fajnie, jak będziemy mieć wioskę samowystarczalną, no to będzie spoko, nie? Tylko jeszcze do tego trochę brakuje. Ale tylko trochę. No już nie dużo. Jeszcze 7 gołąbów. Kurde, no nie trafiłem w tego rudego paszczaka. Nie, te gołębie są. Niestety na 2 strzały. Paweł, jak tam ci idzie z gołębiami? Słabo, ani jednego. Dobra, tu niby są, ale jeszcze ich nie ma. Znaczy już ich nie ma, a jednego tylko zabiłem. Isn't it weird that only women bleed once in a while, no animals do? No jednego kurde lisa, no. Który jeszcze mi tak bezczelnie ucieka, jakby nie chciał być zabity, no. O, ucieszą się wszystkie smyki, tak szczerze jest, o nie, to nie pasuje. O. Aha, to już się skończyło, no dobra. O, mamy to? Nie, nie mamy. Dobra, buraczki mamy. Jeszcze ten. 70. Buraki załatwione. Wszystkie? Tak, wszystkie. Ty zobacz, osiągnął cel. Co za chłop. To weź Rafik ten teraz. Cześć Mateusz. Cześć Mateusz, siemanko. Siema Mateusz. No nie mogę, no. Weź ten dwie Rafik ten. Siema Mateusz. Kurde, żeby tyle biegać za tym rudym paszczurem. Chłopie, ile ja za gołąbami biegam. Ale słuchaj, 4 lisy poszły po prostu jak z płatka. Ten jeden, kurde, taka menda. Tu jest jeszcze gołąb. Dobra. Normalnie aż zacząłem śmierdzieć od tego biegania za nim. Piastowi są gołąby. Podobno. Rafik, narzędzia byś ogarnął, co? Jakie narzędzia? Bo brakuje tam 2. Dobra, na razie jestem koło miasta, więc na lisy zapoluję. Już lisy zostaw. Jednego lisa muszę upolować, już go ogarnę. Ty już te narzędzia możesz zrobić. No nie trafiłem ciągle. No. Dobra, pobiegam za tym lisem. Bo to szczwany lis, no. Kurde, żebym tak z lisem sobie nie mógł poradzić. Jednym. Gdzie on spie? A tam jest. O, tu gdzieś będą gołąby. No i co?
Kurde. O, jest, 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 jest. Kurwa sroka. Słyszałem, żeby lisa złapać, trzeba mu bałkon soli nasypać. Skąd ja ci tu sól, Jacek, wezmę? Jacek, daj poradę, jak złapać gołąba, znaczy zestrzelić go. Trzeba mu pieprzu na oko nasypać. Nie no, bez jaj normalnie, żeby jeszcze... O! Nie no, to jest za duże na gołębie. Aha, tu już nagle nie możesz ma gołębi, ty tam. Kurde, mendo jedna. Nie, ale nie mam kurde siekiery. Mogą siekierę wziąć ze sobą. Możesz... droższe niż wszyscy w grze razem wzięci, tak. Dobra, mam następnego gołębia. Co my tu mamy? To ile już masz? Nie wiem. Już patrzę. Jest! Ja pierdzielę, co za lis. No to była jeszcze trudna pięć. Sztuka. Lisy mamy z głowy. Dobra, jeszcze pięć gołębi. Dobra, trochę tu pozbieram moje strzały. Dobra, miałem ich 50. Że tak mi się wydaje, że to są gołębie. Kurde, tu desek brakuje. Czego brakuje? Desek. Deski są w magazynie. Już nie ma. Jak to nie ma? A kto je zużył? Zostało kilka, widzę. A kto zużył deski? Teraz robię teraz te wiadra. A po kij robisz wiadra? No, do studni, bo brakuje im. A, ale tam dobra, jeszcze już desek. Nie, bo już my zrobili tak, że oni już nie robią desek. No ja wiem, ale tam ciągle było tych desek w ciul. Dobra, zaraz to ogarniemy. Dobra, pan jeszcze cztery. Dobra, zobaczę, gdzie są te gołębie, to może ci pomogę. Cztery gołębie jeszcze. Czekaj, gołąb to są... to jest taki... A nie, to jest taki jastrząb. Taki, co siedzi. Okej, okay, to jest akurat... A, to jest gołąb. Czekaj, tu są gołębie. Dobra, gołębie... Te wiadra są ogarnięte. Dobra, to idę tam. Co my tu jeszcze mamy? Spróbuję ci pomóc, Damian. No spoko, bo ci powiem, to jest masakra z nimi. Drewniane... Będzie... Nie, no tu są niby też gołębie. Nie, tu strzał nie zrobię niestety. A na ile strzał gołębie się bierze? Na strzało. Mateusz, po kij robisz wiadra. Ktoś tu próbuje kij włożyć w browisko. Kurde, nie mam strzału. Ty, co to było? Nie, no przecież miałem ten... strzał jeszcze. On żyje. Ten trup żyje. Tu normalnie będziemy mieli tutaj zaraz ten... Dying Light. Normalnie trup żyjący. Zobaczcie. I on przez chwilę normalnie się przewrócił. Zombie. A nie macie jakiegoś jastrzębia albo innego sokoła? Połapię za was te głębie. No ale właśnie, no nie mamy takiego ujarzmionego. Ale ten normalnie to jest zombie. Co za chłop. Ja się go boję. On jeszcze się ruszał. Ten trup żyje. Robi się coraz ciekawiej. Mówię ci, Mateusz, tu
To są wyjątkowe live'y. O, jest gołąb. Dobra, też mam gołąba, tylko zaś nie mam... Tego bandyty nie było, można obrabować, coś z nim zrobić? Przeszukać? Aż od... poleciał. Dobra, dwa gołębie mam, tylko nie mam tego... noża. Pomoże ktoś z nożem? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś w mieście? Koło miasta, no. To weź tam, kto jest zielony? Dobra, spoko, mam już, ogarniam. To jeszcze dwa gołębie. Dobra, to poczekaj, dziennik. O tak, jeszcze dwa gołębie. Mi dobrze idzie z wronami. O, wylądował. Tego nie widzę. To bez jaj normalnie. O, dobra. Mam gołębia pierwszego. Cześć Bąku, siemanko. Cześć Bąku. Cześć Bąku. Dobra, jeszcze dwa gołębia. Jeden. Jeszcze jeden. Damian, ja tu normalnie tutaj to... Mówiłem ci, że tylko ja się za to wezmę i zaraz będziesz miał. Gorzej z lisami. Adamowi z ręki jedzą. Kurde. Już jednego upolowałem. Tylko muszę chwilę... Bo to trzeba, wiesz, tak powolutku. Gołąb tu już nie ma. Nie, są jeszcze. Nie, tu już nie ma. Słyszę gnoja. To jego gugu. No, ale aha, nie czyli... widzę. Dobra, w mieście są, to idę do miasta. Zaraz ci upoluję i sobie załatwisz ten, a ja pójdę do miasta z derwem. O, czekaj, możesz iść, bo ja już pewnie będę miał zaraz. Proszę cię uprzejmie. Masz, możesz już. Do kogo to mam iść? Słucham? Do kogo to mam iść? No do ciebie. Jak do mnie? Z tymi gołębiami? No, już skończony jest. A to nie trzeba komuś dać? To nie, no trzeba. Idziesz za wykrzyknikiem. Ustawiasz tak sobie zadanie i za wykrzyknikiem. A ja idę do Darwana. A ty musisz iść do Markusława. Gdzieś i metrów, dobra, mam go. 20. A ja z Darwanem załatwię sprawę tych lisów. Zobacz, Damian. Takich dwóch, dobra, jak nas trzech, to nie ma jednego. Dobra, mamy. No i reputacja 120. I za chwilę kolejne 120 dowalę i będziemy mieli 240. Ja dowaliłem 360. Ty to, Rafik, tam za dużo już dopaliłeś. Cholerne sztuki. Nikt się nie połapał, że zajebisty z matematyki jestem. Pewnie za dużo gołębi. Dobra, czy to potrzeba? Czekajcie, a byłeś u tego drewniana? Idę właśnie do tego drewniana. Idę załatwić sprawę tych lisów. A, bo to Rafik z tymi burakami, to do następnej pory roku musisz poczekać. Nie, ja już zrobiłem buraki. Ale tu masz cele, poczekaj do następnej pory roku. On to będzie miał cele, jak tam się będzie źle opiekował dzieckiem. No. Przypatrz się do tego. Gdzie mam te zrobione siekiery? O, kamienny nóż. I'm dying of thirst. Dobra, trzeba się napić. A nie, może by coś posprzedawał, ale nikogo nie ma. Chodź tu. O, it's you again. Good luck. Proszę bardzo. Dostanie buraka i będzie w cacy. No dobra, to co, panie, teraz? Czekajcie, mamy technologię nową.
jakąś, nie wiem gdzie, ale... A, mamy. Bo to jest... Okej, okay, rozumiem. To jest część zadania zrobiona. No. It's time for a beverage. Czyli nie masz jeszcze tych 300 coś tam? No nie, jeszcze nie mam. A się chwali, no. Dobra, bo nie doczytałem, że to trzeba mieć... poczekać jeszcze do następnej pory roku. A, widzisz. Tu coś mamy jeszcze. Aha, dobra. Dobra, idę do zarządzania, czekajcie. Dobra, idę się wykąpać. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sprawa z chałupami. Mały, prosty dom. Na przykład tutaj ktoś mieszka. Aha, tu mieszka Paweł. Co to się tak trzepie tu? Co to? Ja to bym proponował i spać. A tutaj na jeziorze. Co na jeziorze, kaczka? No to się trzepią się tam jakieś ptactwa. No dobra, no to ja już biegnę do chałupy, idziemy spać. Ja muszę się napić czegoś. Idziemy do chałupy. I need some water. No już. O, idzie Paweł. Wiecie, bo ja tu mam gdzieś jeszcze tego ognisko. Jak nie mam pochodni? Konar ci nie płonie. Zaraz zapłonię. Pójdzie do sklepu, masz. Także bym się już rozpalił. A tutaj są statusy od zatruć. Czy można się zatruć? Można, można. Alkohol jest dobry na wszystko. A te pniaki zostają w ziemi? Tak, zostawiamy, bo żeby tu drzewo urosło. Niech drzewa, ponoć drzewa z nich rosną potem. Tak. Dobra, to ja idę spać. No to już, ja sobie zrobię. Nie, tu jest Pawła chata. Ja już śpię. Tu jest Rafika chata. Gdzie jest moja chata? Zgubiłem chatę. Gdzie jest to? Szlachta nie pracuje tu chyba. Tak, szlachta nie pracuje, to moje. Inaczej domu nie znajdziesz. Nie. No to jeszcze Damianek. Już sekundę tylko. On idzie jeszcze podglądać. Nie idę podglądać, no. No i fajnie. Piękna pogoda. Szkoda, że tutaj zmiana pogody następuje tylko w czasie spania. No, dokładnie. A nie ma takiej dynamicznej pogody, że nagle zaczął padać, nie? Dobra, panny, co robimy? Bo mamy tu, że tak powiem... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Wszystko leczy. Pięć budynków nie ma wyznaczonych zadań. No bo nie masz... Co masz wyznaczyć zadania, jak nie ma komu wyznaczyć tych zadań, bo nie ma ludzi. Okay. No, to jest ten problem, więc trzeba by teraz może kogoś zatrudnić, bo mamy... Mamy wolną chatę? A czemu jest pracownicy 6 z 6? Ty, ktoś tam odszedł chyba. Jak nam odszedł? Mamy 6 pracowników tylko. Nie, mamy 9. Populacja 9. Czekajcie, czegoś tu nie rozumiem. Dobra, idę, wiecie co? Idę kogoś zatrudnić. I zatrudnij. Okay. To co, budujemy kogoś? Znaczy ten? O, jakiegoś chłopa możemy zatrudnić, bo Dobromira taka smutna w jednej z chałup. W sumie można i mamy jeden pusty... Ty, Damian, mieliśmy pusty dom. Jeden. Był? Był. O. To będzie kogo tam to dwa... wsadzić. Tak, mamy może... Idę zatrudnić dwie osoby. Do pośredniaka. Tak, właśnie idę do pośredniaka, który tutaj jest ognisko po prostu.
No ale też tak właśnie. Czyli idę do Pipy. Nie, Pipa to jest ten inspektor pracy. Idę do Pupy, tak, idę do Pupy. Powiatowy Urząd Pracy. Tak. Gdzie się robi te strzały? Zobacz w tym warsztacie. Strzały zrobisz tam w tym... Jak on się nazywa ten budynek? Warsztat. Nie. Nie w warsztacie? Myśliwski. Nie, w warsztacie zrobisz też. Ja w warsztacie go robiłem. No dobra, tylko teraz tak, mamy Ścibora, mamy Dobiesława, Dobiesławę, Wojsławę i Lutobora. A co Lutobor? Lutobor jest dobrym myśliwym, a nie jest myśliwym, jest... Co za chłop? To on żyga, on będzie żygał, normalnie będzie żygał. Nie, to ja go nie chcę, bo on nam cały alkohol wypije. Patyk, kamień, pióro, dobra. O, tutaj jest Dobiesława, ma jakąś trójeczkę. A tu... O, Wojsławę biorę. Ona będzie w polu. Co dla mnie, Rafik? Ty się ode mnie odstosunkuj. Dobra, to ją przyjrzę tutaj. Na singli dają 1000 zł, to wiesz. Przepisz dom. O, coś nowego, nowy poziom. A jeszcze, a jest chata wuja Maro. Też. No jest, ale no. Ona jest chyba zajęta. Ale jest. Tam ktoś spał w tej chacie wuja Maro. Tak, i tam właśnie przypisałem Wojsławę do chaty wuja Maro. No dobra, Wojsława już jest. Pytanie, czy jeszcze kogoś mogę zatrudnić? Ścibora? W ogóle właśnie, ale do czego byśmy potrzebowali? Jeszcze zarządzanie... Pany z tym lnem coś trzeba ogarnąć. No to na wiosnę już, teraz nie ogarniemy. To na wiosnę. Trzeba by kupić może po prostu lniane nici. Dobra, musiałem się wykąpać, bo śmierdziałem, tak mi gra powiedziała. Kurde, ja mam jakąś inną ikonkę, nie wiem co to jest. Ciekawe. Dobra, wezmę tego kurde żygacza, jeżeli da radę. Dobra, mamy cię. Lutobor. 1-1-1. Marchew mamy się mieć zgnilizn, no dobra, spoko. O. No to tu przypiszemy. A jak się ten chmiel zbiera? I jeszcze musi urosnąć pewnie. Musi urosnąć jeszcze. W sumie nawet nie wiem. No zaraz, to by trzeba było zobaczyć. Piwka, gruszka, wiśnia. No spoko. Chmiel. Rodzaj sadzonki pozyskana jedynie przez zakupów handlarzy. Może być posadzona w sadach przez cały rok. Wyrasta z niej pnącze chmielu. Ale kiedy i co, to nie wiadomo. Patrzajcie, ile ludzi zatrudniliśmy. Trzeba będzie to wszystko wyżywić. Bąku, jest dziecko, jest ojciec, także nie ma afery. Wszystko jest. Reproduktorem to tu jest no, Rafik. No. Nie no, fansim już wyszedł. Damian, już nie ma ojca. Aha, no nie ma. No chyba, że jest. Z konarem leci. No dobra, mamy tutaj. Teraz trzeba zatrudnić te osoby. Bo są teraz, będą tak zwani opierdalacze, nie? No to... Czekaj. To teraz tak. Tutaj mamy Dobiesławę. Dobiesławę można dać... Co tutaj za ikonka ta, kurde? Tego nie wiem. 685 tysięcy. A, dyplomacja to jeszcze jest. Do czego dyplomacja służy tutaj u tych ludzi? Nie wiem. Idę popolować trochę. Dobiesława na wydobyciu jest. Dobra, to zobaczmy najpierw jednak,
To wydobycie. O, w studni damy Dobiesławę. Niech nam wodę. Pracownicy i Dobiesława. I już. I ona będzie... Będzie wodę. Wiadro z wodą. Mamy tam jakieś... Wodzianką będzie. Będzie wodzianką. Dokładnie. Na razie jest na... ojciec, patrzcie. A jest ojciec. No bo tam Baku, czy Bonku pisał, że afera jest, a ojca nie ma. My mamy możliwość robienia włóczni rybackich? Nie mamy, bo nie mamy nic lnianych. Ale możemy robić. Tylko, że trzeba mieć lnianą nić. A to musisz się, ojciec, pytać Bonka. Jaka afera? A, że... no. Dobrze, to ogarnięte. Teraz tak, idziemy następną tutaj osobę. Co my tutaj tak, do szwalni. Nawet będą się nudzić. Te osoby. Może do rolnictwa? Nie, szwalnia na razie nie. No to do stodoły. Dopóki nie będzie, będzie materiałów na, do niej. No to do stodoły można wysłać. Wojsławę. O, wyślemy do stodoły. Bo ona jest dobra z rolnictwa. No. I na razie przypiszę też tą drugą osobę. Do stodoły. Do lutobora. Bo też on ma... Dobra, dwóch pracowników stodoły jest. Teraz zobaczmy, co oni mogą robić. Pracownik stodoły. Mogą nawóz robić, tylko kurde, nie mają za bardzo z czego robić ten nawóz. It's easy to talk with me. I just don't like the conversations about the weather, crops, animals, children, politics. A tam żadnych palców nie naczyłem. Ubiłem łosia. Stodola to największa populacja ludzi wychodzi ze stodoły, mówisz? It's the season of preparation. Do tego łuku to jakie zastrzały potrzebne? Inaczej. Kamienne. Na drewniane. Sławę, stąd usuń. A ja do szopy rolniczej ją. Strzały muszą być gdzieś ustawione, czy gdzie? Czy Rafik, u mnie masz trochę strzał. Nie, ja mam strzały, tylko że jak ja chcę strzelać, to mi mówi, że nie mam strzał, więc nie wiem, gdzie je umieścić. Ale u mnie masz metalowe jakieś. Rafik, musisz umieścić strzały w kołczanie. Jak masz postać, to tak dwa razy kliknij w ekwipunku na strzały i ci się przypiszą. Rozumiem. No. Dobra. Nie pamiętałem, gdzie to się robi. W wodzie miejscu urodzenia stodoła. No jak na wsi, jak w średniowieczu, Bąku. Zabiłem jastrzębia. Brawo ty. O matko, Polska będzie w kryzysie. To są jakieś przedmioty w ogóle fabularne. Czekajcie, bo tam coś jest napisane, że jakiegoś domku nie mamy. Jakiego domku? No u góry nie macie narzędzia i jakiś domek czy coś. Nie ma, roboty nie ma. Pewnie. A, bo Rafik mi teraz wlazł w zarządzanie. Kto tu jest sołtysem? Rafik. Ty się zajmij swoim dzieckiem. Masz. Zarządzaj. Sołtysie. Sołtys Polkowicz. Eligiusz. Dobra, narzędzi, bo po prostu potrzebuję Wojsława, torbę, motykę i sierp. Ale dobra, na razie niech sobie tam będzie to, co jest tam zaznaczone. Ja idę do wiochy. A właśnie, ile mam pieniądzów? Tu jest ekwipunek. Wow, ile ja mam pieniądzów? Jaki ja bogaty jestem. Ale bym coś zjadł. Powiem ci, fansim tak godzinkę dżemki sobie zrobiłem i jak nowonarodzony. Dobra, cebulę zjadłem. Marchewkę też trochę zjadłem. O, znalazłem tego łosia. Łanie, o. Dobra, idę teraz. Kto jutro będzie grał w Manor Rolls? No ja będę grał. A już wiem nawet... Słuchajcie, nawet wiem już, o której wyjdzie. Znaczy, takie są przecieki. Też wiem. To o której? 18. Nie, Rafik, nie. Przecieki są, że o 15 wyjdzie. Dokładnie. Po pracy.
No. A ja mam jutro wolne. Też. Pan Sim, a ogrywasz na kanale? Kurde, ale szacun dla tego chłopa, praktycznie samemu no. taką grę zrobić. O, no to będziemy ogrywać, Fancy. Nie trafiłem w chłopa z rogami. Pokaż mi swoje towary. Wiecie co, kupię. Jezus. 21. Dobra, ja kupię dwa worki. Ja prologu nie ogrywałem, więc właśnie już wolałem poczekać. Ja panny pochodzę tu trochę, może coś odkryję ciekawego. Bronę znalazłem. Uważaj na bandytów. Jest, o, Lenu kupię trochę. Dla linici, ile jest? O, mam chatę jakąś znalazłem. Może coś będzie w tej chacie ciekawego. Dobra. Dwie chaty. Pięć lnianych nici kupiłem. Na chaty to uważaj. Czemu? Bo mogą być tam bandyci. Ja już raz trafiłem. Glina. Gliniany kufel biorę. O, kurwa! Dzik! Gnoju. Kuźwa! A ja mam kuźwa wilka. Ja pierdzielę, nie mogę strzelić do niego. I nie żyje. Ja pierdzielę, a tu była świnia. On jest z dynastii, nie żyjesz. Oho. Zaopiekujemy się. 30 młody. Twoją rodziną. Dobra, jestem. Dobra, mamy. Pytanie, czy ja jakieś stracę wówczas? Nie stracę. Dobra, muszę o, iść. Dobra. Skurcz, ale dobra. Ci teraz strzelę w ryj. Dobra, słyszę, wiem gdzie to jest. Pan Sim, jak ci się ten Manor Lords ogrywało? Bo przyznam się, że akurat tego nie widziałem. Nie no, Manor Lords jest zaje fajny. Ale dzik. Nóż, dobra, dawajcie nóż. Dlatego gada wezmę, to mi... Dobra, polega. Tam było mocno okrojone i grafika fajna. No grafika też mi się właśnie podoba. No i w ogóle trzeba wesprzeć chłopa, bo tak jak mówisz, Damian, sam to ogarnął. No, to dla mnie to jest szacun taki, że... Czekajcie, bo mnie te atakują. Te, co żołędzie jedzą. Są narzekania, że gra ma mało zawartości. No zobaczymy, no ale on to pewnie będzie rozwijał, nie? Ale to będzie pewnie wczesny dostęp, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Jakie Rafik wie wiórki? Wszystko zależy, jak będzie bardzo potem prężnie działał z tym wczesnym dostępem, nie? Wie wiórki, powiedział. Nie no, wziąłbym, ale... Kiedy tu jeszcze sapiesz? Słuchajcie, a słyszeliście o tej... Yes. O tej luce, którą teraz Steam usuwa? Że można było grać w ciul czasu i mieć zwrot za grę? Dokładnie. O. Była taka luka, bo faktycznie w momencie mogłeś, na przykład jak teraz właśnie wychodzi Manor Lords we wczesnym dostępie, to mogłeś ograć całą grę i w momencie, kiedy wychodziła gra premierowa, to ci się jakby resetował licznik czasu grania i mogłeś ją zwrócić. Ciekawe. No. Bo wtedy Steam traktował grę jako nowo wydaną, jako nowy produkt i wtedy miałeś zerowany licznik, wiesz, tych 2 godzin. I teraz, dopiero teraz to załatają. Dobra, idę, mam dużo mięsa. Kurde, i dużo skór.
Gdzie ten wilk nawet, tu siedzi? Nawet bym nie wpadł na to, że kurde można oddać. Mam dużo monet, dużo skór i dużo ekwipunek. Dwie butelki na piwo. O kurde, to są dwa wilki. Dziurawiec 67 mięsa. Albo cargo pack z opóźnieniem. 35 skórpany, 4 gliny. Czekajcie. A, dobra, wróćmy na razie tu. Dobra, są worki. Don't wish it were easy. Wrzucimy dobra, tutaj gnój. Pyk. Wrzucimy gnój. Wrzucimy len. Pyk. Mamy 19 już lnu. I lnianą nić kupiłem. Spoko. Kaczkę znalazłem. Paweł, ty chciałeś, masz już ten łuk? Nie. To chodź. Dam ci lnianą nić, to sobie ogarniesz resztę, bo to najgorzej jest z lnianą nicią, nie? Mhm. Gdzie jesteś? Chodzę po okolicy, ale zaraz będę. No bo ja jestem teraz na, wiesz, na głównym placu naszej wioski. Musimy to jakoś, słuchajcie, pany ten plac już ogarnąć. Musimy zacząć dbać też o wygląd naszej wioski, bo ona taka... Spoko, wracam z polowania na razie. Jedyne czego mi tu brakuje też w Medievalu, to że nie można terraformingu robić. Pod tym względem na przykład właśnie jest fajny ten, Enshrouded, że tam jest ten terraforming. Fancy mi, co teraz z Rafikiem, jak go wilk zjadł? Nie, to się odrodzi. Chłop się już odrodził, wiesz. Rafik, tam czerwony kapturek jeszcze. Wiesz, tam mamy pole martwi, więc on z martwi wstał. Przeleciał wilka. Od wilka dostał. Nie, teraz to wilk ode mnie dostał. Po prostu na zimnej ziemi siedział i dostał wilka. Tak kuźwa wilki są, no ja pierdzielę. Jeden go słyszę. Paweł, albo dobra, Paweł, już, to idę. Ja ci zostawię po prostu w warsztacie w tym, w skrzyni. Dobra. Jedną lnianą nić. Ale się zmęczyłem. Albo w ogóle wszystkie zostawię tutaj lniane nici. A skąd żeś dorwał? Kupiłem. U prząśniczki był. W końcu z Łodzi jestem, nie? Kurna macie, to te wilki teraz są straszne. To nie to kiedyś było. Co jest w stodole? Dobra, idę. Idę się napić, umyć, bo śmierdzę już po tych lisach. A ja poszedłem spać bez... Bez umycia się. Dodamy. Dobra, panie, jeszcze jeden dzień zagramy i będziemy kończyć, co? No, spoko. Bo nie wiem, teraz nam się kończy trzeci dzień już jesieni. Tak. Tak. Czyli. No i akurat. 67 mięsa. O Jezus, ale zaszalałeś. Badziki zabiłem. Jeszcze się nie umyłem. Glinę wrzucam. Pióra wrzucam. O, już jestem umyty. Nie, pióra to nie. Dobra, idę teraz. Pióra to nie to. Aha, no tak, zarządzanie. Niech mi w tym, w stodole. Nie, pióra też. Gdzie jest stodoła? Tu. Niech robią nawóz, ale... Czekajcie, ale... Z gnoju. Tu. To jest nawóz, tak, z gnoju. Niech on robi. Dobra, ja idę do miasta sprzedać skóry. Na niedźwiedziu. Dobra. No, trzymaj się, Bąku, trzymaj się. Cześć, Bąku. Lecę, bo na 6 do pracy. Oj, to współczuję. Ale jutro piątek, piąteczek. Mam nadzieję, że weekend będziesz miał wolny. On tak, ja nie. No, ty to w ogóle jesteś człowiek pracy. A jak weekend majowy u ciebie, Damian? Znaczy ja ten weekend pracuję majowy, nie? To jest jedyny weekend w maju, który pracuję, ale tak miało być. Aha. Zresztą chyba wiesz o co chodzi. Mhm, Dobra. Kurczę, tej nici lnianej to trzeba 4. Jak 4? Do jednego łuku? No. No dobra, no to weź sobie. O, Rafik tam już na kołowrotku wszędzie. Ile ci tej nici brakowało?
Nie, jest, jest. Nie, już jest. Tylko poczekaj, jest. Zobaczę dobra. Sobie, dobra? I już ci ten. Jak to wygląda? Bo ty który łuk chcesz zrobić? Ty, dwie nici są potrzebne. Nie cztery. Ale ja nie mam tego. Nie mam odblokowanego schematu. Jak nie ma? A, bo to nie ten. Dobra, ale tu długi łuk. No tak, cztery nici. To prawda. Faktycznie, cztery nici. Dobra. Tak, bo nie odblokowaliśmy jeszcze tego schematu. Trzeba może odblokować. Też na krótszy łuk. Tomasz, zrób, już robisz sobie? Potrzeba coś z tego? Jeszcze tylko ze skórę biorę jedną. Panny, potrzeba coś z tego, z targu? Nie, chyba teraz nie. Idę coś zjem. Weekend będzie wolny, ale będzie się działo. No wiem, wiem, Wąku. Znaczy ogólnie tak, mam tak. Sobota, niedziela mam na rano. Takie linie, że śpię. Poniedziałek, wtorek, środa. Wolne. Poniedziałek, wtorek, środa masz wolne. Mhm. Dobra, to pomyślimy coś. Oko. O, Rafik, to twoje? Nie, Izybów, to nie twoje. Co ja tu chcę, Boże. Kurde, za śmierdzę masakra. Okej, okay, najedzony. Gdzie jest wyjście tu? Dobrze. Jeśli intend to die. Jeszcze chciałem iść do stodoły. Dobra, napić się wody, bo już śmierdzę. W sumie kaczki zabić. Nie, już tyle tego mięsa mamy, a chociaż zima idzie, nie? Tak, właśnie, cały czas stroju nie mamy. To będzie problem. No. Ale mamy pochodnie. Krowa by się przydała, byś Rafik miał, a nie, bo przecież ta twoja to jest do Jarka, to. O. Dobra, idę sobie coś szamać. Gdzie ja mam zaś tą chatę? Dobra. Teraz tak, to. Gdzie to zaś ta moja chata jest tu chyba? O. Dobra, czekajcie. Szlak ta nie pracuje, to moje. Dobra, gotowy domek. Na zimę. Coś to zróbmy? Coś ty tam zrobił? A nie, nic. Jak tutaj się to robiło? Właśnie. Teraz... żyto, nie? Będziemy żyto siać. Tak, żyto mamy najwięcej. Chociaż najlepiej byłoby siać len. No ale to nie teraz. Musimy... No dobra, aha, dobra. Okej, okay, no. No teraz żyto, jak najbardziej. No to akceptuj. Dobra. Co marchewki jeszcze? Zebrane. Ale gdzieś coś tu mi jeszcze nie pasuje. Co? Tak, zebrałem marchewki. On mi tu jeszcze pokazuje, zobacz, coś z marchewką, ale nie widzę. Ja tu nie widzę marchewek. Były marchewki, owszem. Wiem, ale, ale zebrałem i są... No. Właśnie, mam chyba w kieszeni jeszcze je. Tak, muszę je zostawić. I nasiona powinno być też mieć, oczywiście. Ale to i tak trzeba będzie nawóz, to oni tam... Dobra, idę, kurde, ten nawóz jeszcze zrobię, bo jak oni nie zrobią, już nie zdążą. Najlepiej tam... to jeszcze mieć kapustę też. No to i tak na jesieni już niewiele zrobisz. Gdzie jest wtedy z mięsa można zupy robić, jakieś gulasze i tak dalej, i to sprzedawać. Kto to tu stoi? Idę robić nawóz. Paweł, dzień dobry. Dobra, stworzymy, kurde, 22. Ale księżyc. Czy to słońce? Księżyc. Księżyc, ale tak jasno? Paweł, no, jest, nie, jest ładny, taki dobra. Niebieski. Paweł się obudził, także jest spoko. Dobra, co my tu mamy? Rafik se chatę opierniczył na tego. Trzecie jeszcze. Zobacz. Adam, czy ty widzisz, co tu Rafik se porobił? No przecież on wiosce pomaga, on tylko sobie chałupę robi, kurde. To za zbój. No, taki kumpel, kurde.
Tam jeszcze zostało. Dobra, dobra. Chodź, zostało. Po kolei będzie. Dobra, w sumie ja mam młotek. U mnie też weekend będzie się działo, ciąg dalszy leków. O, to niedobrze. Marcin, a jak mi się uda, to ja w weekend majowy będę się starał o dofinansowanie. Na komputer. Dobrze, dobrze. No, w końcu. Następny? Nie, to Rafał. O komputer się starał. Jeżeli dobrze kojarzę. A, no tak. Jak ty żeś to Rafik zrobił teraz? Dobra, nawóz jest. Na a tak. Tu. A tak, powiedział ci. Masz ulepszenie? Musisz mieć przy młotku prawy klawisz, jak klikasz, a masz coś takiego jak dodaj pocieplenie. Przy młotku? Zniszczenie, naprawianie, buduj, nie mam nic takiego. No to nie masz jeszcze umiejętności. No nie mam. No właśnie. No i teraz tu jest zrobione. Ilo. Rafik mi chatę ociepla, zajebiście. Coś tu Rafik potrzebujesz? Co? Glina potrzebna, ale na razie gliny jeszcze nie ma. Muszę dobyć. Ja wrzuciłem 10 gliny. Gdzie jest wyjście, bo się pogubiłem. Czekaj, czy to do siebie dałem tą glinę? Nie. A teraz tu jest widzę dwie sztuki. No to powodzenia, Marcin, powodzenia. 10 sztuk wrzuciłem. Dokładnie, próbuj. No to zostały dwie sztuki. I czaszkę z łosia mam. Ta czaszka to do czego jest? To jako dekoracja? Właśnie nie wiem. Ja bym sobie coś pobudował. Dekoruj. Stomir, widzę, ma 4%. Czemu oni są tacy smutni? Panie, kiedy jest ten podatki? Na wiosnę. Na wiosnę. To jeszcze. Ile macie kasy? Ja mam prawie 600. Rafik? Ja mam, czekaj. 15. Paweł? Ja mam 50. No to mało. No dobra, idziemy spać. Słuchajcie, to wyra. Cześć, Kroks! Siemanderko! Cześć, Kroks! Same erosowane. Cześć, Kroks. Dobra, idziemy spać. Kroks przyszedł, chłopy idą spać, nie? Okej. Okay. Dobra, to idę coś handlować. Gdzie ona ma to córeczkę? A, dobra, ma. A ja idę. Dziecko zgubił, co za chłop. Czekajcie, teraz nic tak. Nie zgubił, nic nie zgubił. Zarządzanie. Gdzie jest pracownik? Oj, Krok, tu się takie rzeczy dzieją, że powiem ci, że Pornha przy tym to jest dobranocka. Tylko ręce przy sobie, za późno, Kroks. Już stało się. Co? Panie, tu Rafik wszystko grzmoci, co na drzewo nie ucieka. Nie wytrzymał. A, wody by się trzeba było napić. To wody, ma mówisz. Sierp. Kosa i motyka. Dobra, pokaż. Nie to. Adam, wozu byś coś zarządził. To teraz tak, trzeba zadbać o zboże, ale to muszę najpierw jeszcze albo dobra, idę, kurde. Mamy motykę? Mam motykę, ja już ogarnę. Gdzie jest, kurde, motyka drewniana? O, jest, motyka drewniana. Kłoda i patyki. Rapik. Krok tu cię podsumował. Rafik, grzmociciel 85. Dobra, tutaj nawóz jest potrzebny w sumie. No teraz już nawóz ci będzie potrzebny. Dobra. Jest. Nawozić mam tutaj czy nie? Już poczekaj, Rafik. No przecież powiedziałem, że już tam ogarniam to pole. Co jeszcze można? Zobaczcie, czy jeszcze nie ma czegoś do zrobienia może. Adama, może bymy tego... deski jakieś ten na zimę. Opał jest na zimę? No właśnie. Opału jest prawie 500 sztuk. A, no kurna, zima już jest?
No zaraz będzie. U mnie już zimno jest. To już się chłodno robi. Dobra, ale ja chciałem... Aha, jest jakaś drewniana... Nie, ale ja chcę... Kłoda. Bo ja tu się teraz motam jak... Tu są kłody. No, ze 4 se wezmę. Okej. To ta wielka stodoła. Co tu jeszcze? A, patyki, kurde. Nie ma patyków? A, są patyki. Dobra. Też nie. O, już widzę, zimno jest. No, zimno. Dobra. Tej spodole. Dobra. Drewno opałowe, no jest trochę. Ekwipunek, gdzie jest ta motyka? Kurde, siekiera motyka. Dobra, czasem wziąć, wybudować. Patyki słono. A jest, pod ósemką, tu. Okej, trzeba nawieźć. Przerzucamy nawóz. Dobra, na razie. Mam worek. To ty gadasz. Jest prosty worek. Tu. Czwórka. Pole. Nawóz, dobra. Paweł tak coś cicho siedzi. No, chwilowo. Dajcie, bo tu mamy łapkę na króliki. Dobra. Tu pyk, pyk. Ale żeby ręką gnój rozrzucasz. A potem będzie się widać. A, dobra, to jest potrzebne. Ale to dużo potrzeba, no. A ty już możesz, tam koleżanko, kurde, tutaj już... szopa rolnicza. A, nie może, bo nie ma motyki. Słuchajcie, możecie ogarnąć motykę i torbę tutaj do tej szopy? No, czekaj, torba. Prosty worek. Torba powinna być też w tym. Prosty worek może być. O chleb. Właśnie, tylko skóry są. Chleb. Ale może być, zobacz w magazynie. Chleb jest odblokowany. No, chleb mam odblokowany. O, super. Moja nowa chata. Jeszcze 3 nawozy, kurde, niestety. Chyba, że jeszcze pójdę po nawóz. Kupić. O, Adam, grzebanie w gaciach po tym nie jest wskazane. No nie jest. To prawda. Dobra, gdzie te worki... Kroksa, wyobrażasz sobie, że teraz chce ci się kichnąć i teraz tą ręką nagle, wiesz... Adam, musiałeś. Gdzie te worki pozostawić? Tutaj wrzuć, no to do magazynu, bo pewnie one z magazynu weźmie. I tak samo ten... tak samo... no... motykę. Dobra, motyka, a jajka, też, że... No. A nie, tu już więcej nie mogę jej kazać, niż już jej kazałem. Dobra. A nie, czekajcie. Tak, nie mogę. Dobra. A ja lecę do tego, do wioski teraz. Tylko czemu ja mam tak dużo w ekwipunku? Że on taki... Czekajcie, uwaga, dużo... Co na cholerę, jak kłody niosę.
A, to czekaj, to może jeszcze... Kurwa, koszulę sobie ściągłem. Żeby... A psik, dokładnie. No i można się pomylić. Wtedy. Można się pomylić. Gdzie jestem? Tu jest... A nie, to jest łopata. Fak, gdzie jest motyka? A, bo to drewniana motyka. Jest. Jedną. Dobra. Dobra, już tutaj przerzucę te kłody, bo już mi się nie chce z nimi biegać. Kamienie też zostawię tu. Patyki zostawię. 50. Proste worki. 250. Dobra, lecę jeszcze kupić trochę gnoju. Śmierdząca sprawa. Ale słabo, że przy bieganiu nie robi mu się cieplej, no. Motyki zrobione, worki zrobione. To czekajcie, to czego jeszcze tam ludziom brakuje? W chacie rybackiej. A, brakuje, tak, kupię jeszcze nić lnianą. I co, tu sadzić można już zboże. Jak sadzić zboże? To już przeorałeś? Tylko... Robi. Kobita to robi. No dobra, to poczekaj, ja jeszcze lecę po ten. Po więcej nawozu, nie? Żeby całe pole obsiać. Dobra, ja się idę napić. A len tak samo się robi? Tak. Kurde, gdzie to było? Tu chyba. Czekajcie, tu są warzywa. Nie. Patrz, Kroksiu, ja nie dam łapy w górę. Only the best products here. Musisz nie obrać. No to wychodzimy z wody. Nie jest z wody. Olniana nić. Dobra. To kupię jeszcze ze 4. Dobra, kupię 2 na razie. Żeby zrobić te. A ile potrzeba do tych włóczni? Możecie sprawdzić? Co potrzeba do włóczni, tak? Ile potrzeba tego, lnianych nici? Do włóczni? Do włóczni rybackiej. Aha. Dobra, kupiłem maksymalnie te lniane nici. Albo jeszcze, poczekaj, chodź tu. Jeszcze na chwilę. A jakbym ci futra sprzedał? O, na przykład butelkę. Gnoić nie sprzedam. Rydzę ci opchnę. Ja mam swoją włócznię. Dobra, masz to. Dobra, masz brązowy sierp. Zawsze 5. No i mamy to. Dobrze. Czy coś jeszcze tutaj? Drewno, futro. A nawóz już taki gotowy też ma. Tylko wciul drogi. Nie. Stać mnie będzie. 41 sztuków. Dobra. Bach. Tylko zaraz będę... O Jezu, taki... Pełne kieszenie gówna i teraz ledwo idę. Zaczekaj, bo ja tu trochę posprzedaję i pomogę ci. Dobra, też mogę polecieć. Tak, ja wszyscy polecę. Kto tu ognisko zrobił? Ja. Przybyłem, zobaczyłem i nawozem poprawiłem. Veni vidi nawozu. Ojoj.
50 zł. Jakie krzesło planujesz kupić? Celujesz w Secret Lab? Nie, wiesz co, takie fajne krzesło teraz w robocie dostałem i nie pamiętam teraz totalnie modelu, ale strasznie mi przypasowało i coś takiego najprawdopodobniej sobie kupię. Ale to jest, nie powiem ci teraz nazwy, i to nie gamingowe, ale jak na mój wzrost strasznie wygodne i naprawdę robi robotę na ten mój krzyż. Nie zbieram, tylko wynieść z pracy. Ale nie, skurde, żeby to było takie proste. Dobra, ty już mi pokazałaś towar, a ty co masz tam? Kurde, czapka tyle kosztuje? O, to ona już tutaj tyle zrobiła. No, ubrania są drogie. A to ona sieje? To ona zasiała to? Nie, to akurat to ja zasiałem. No to czemu nie... Człowiekowi chleb odbierasz. Ale co za chłop? Już poszło do domu chyba. Nie, stoi tutaj, bo nie ma co robić. A jest tu worek? Jest prosty worek. Jest w magazynie. Dobra, tu ekwipunek. Prosty worek, tu. Dobra. 4. Idziemy dalej na wieś. Niech ona tutaj. Dobra. Pyk. No chodź. Czas popracować. Dobra, Rafik, to faktycznie pomóż jej. Niech ona. Mamy więcej nasion, żeby tutaj to żyto obsiać? Tak. Cześć, Phantom. Siema, Phantom, siemanko. Siema, Phantom. Kurde, mogłaby tyłek ruszyć i tutaj już ciupagą pokopać. There's a real nip in the air. Ona się zaraz dzień skończy, a to trzeba zrobić do zimy. Nobody gave me any assignments, but... O, idzie, dobra. Już, pracować. You're going to catch a cold. No przeziębię się, no ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. Tylko zaczną nam zaraz tu ludzie pewnie marznąć. Też trzeba im będzie zapewnić. A, to może dlatego oni są tacy nastrój zły i w ogóle ubrania w sensie no. Potrzebne. Właśnie, trzeba zacząć tam te ubrania robić, nie? Tylko z potrzebne tego tlen. Przyszłego roku. No. Ciululunu będziemy potrzebować. Chleb będzie trzeba postawić, jakieś zwierzęta. No. A co, ja już nie mam nawozu? Mam. A, tu. W sumie świnie na początek byłyby dobre, to by był nawóz. O. Dość sporo. A krowy też. No krowy też, tak. Dobra, Rafik, to ty już obsiewasz, tak? To co ona zrobi? Tak. Obsiewam. Dobra, no to już to mamy. No i dobra, praca w re. Damian tutaj przyszedł z pochodnią, bo przymrozki. Cześć, Aman. Kurde. Siema, Aman. Końcówka live'a, tutaj teraz tyle ludzi się schodzi. Jakoś tekstura pola mnie nie przekonuje. Ale jak? Czego tekstura? Pola nie przekonuje ciebie. Tam. Oko jest. Pole jak pole. Trzeba wiedzieć, kiedy wejść. Cześć, Arkusz. Siema, Arkusz. O, naprawdę, chyba to było. O matko, ja pami siedzę. Bojański baron. Ja tutaj poobserwuję, jak prawdziwy sołtys.
No właśnie. Co tam jeszcze robimy, Adaśku? To chyba na dziś będzie tyle, bo to, znaczy to dożyjemy do końca dnia, nie? No bo co więcej, no to już obsiejemy. Ja mogę. Ja sobie tak, zobaczmy w technologii, co tu się wydarzyło. Narzędzi brakuje. Narzędzi? Ale to czekaj, zarządzanie. Komu tu brakuje? A, no w chacie, dobra, to już wiem, co ja zrobię. Lecę zrobić tą włócznię rybacką. A, no właśnie, bo ty masz ten lenek. Stół warsztatowy. A czego brakuje? Dwie kłody i dwa kamienie. Wiesz co, wiecie, czekajcie, my mamy kogoś na wydobycie, produkcja, gdzie to było? Wiem, co musimy jeszcze wybudować, tylko nie wiem, czy zdążymy. To dawaj, co, na szybko. Budynki, nie domy. Obsiane. Dzięki. Czekaj, w wydobyciu to jest? Stunia, drewutnia. Nie, gdzie to było? Ale co? Poczekaj, wiesz co? Tego zbieracza, czy... To jest chata zielarska? Nie. Chodzi o to, żeby zbierali... Tawerna, warsztat... Gdzie to było? No, co zbierali? Na przykład kamienie, takie pierdoły. Nie wiem, będzie to przetrwanie? Nie, tutaj nie ma. Produkcji nie, na pewno nie. No to musi być przetrwanie. Mamy. Ale to są... Tutaj są zioła, to są chaty myśliwskie, chata rywalska, to chyba nie ma. Właśnie, chata zielarska i tu widzę jest w opisie. Dostarczać będą rozmaite mikstury, przedmioty pozyskane ze zbieractwa. A co, komu? Nie wiem, czy to by się nam nie przydało. Ale to jest... Znaczy, no można, żeby zioła i tam wtedy można też to zrobić. No nie widzę, kurde. Kurde. W sumie to i kopalnia, a nie, kopalnia to jeszcze daleko nam. Magazyny to nie wiem. Nie wiem, gdzie to było. Czy to w chacie zielarskiej? Czekajcie, budynki. Gdzie są tu budynki? Budownictwo, a nie. O, to i tak chyba chleb będzie pierwszy. Jeżeli o zwierzęta chodzi. A ta wydobywcza. Kamień, słoma, bab i glina. Dobra, ja sobie jeszcze tu muszę... A produkt... Ale szwalnie możemy zrobić. Mamy. Mamy szwalnie. Kuchnie. O, to się przyda. No tak, kuchni nie mamy. Kuchnia by się przydała, na pewno. Dobra, więcej tak nie ugram. A co ty, Adam, teraz tam wyjdziesz? Ja nic. Ja tu... Przecież mamy chatę zielarza. Jest chata zielarza. Jest? Chyba. Okej. Zaraz zobaczę. No i on tam nic nie zbiera. Chata myśli... A gdzie to było? Bo magazyny, produkcja, rolnictwo, łowiectwo, wydobycie. Gdzie jest chata zielarza? Damian? Czy ty ją widzisz? Nie budowaliśmy? Kuźnia, szwalnia, warsztat, magazyny zasobów i żywności, szopa rolnicza, stodoła, rybacka, myśliwskie dwie. Studnia, drewutnie, chata wydobywcza. A czekaj, może w chacie wydobywczej? Czekaj. Nie, wydobywczej to... Ale w chacie wydobywczej kamienie zbierają, dobrze. No. To ja zjadę tu i niech kamieni nam
tylko Kilof jest potrzebny, żeby kamienie zbierał. A gdzie ty jesteś? Albo tutaj zjedźmy na 25, a tutaj 20%. Tu jeszcze trochę zjedziemy. Okej. Okay. Trzeba Kilof zrobić. Kamienny Kilof. Kamienie. Ktoś ma kamienie? Nie. A nie ma w tym? No nie ma właśnie, bo nie ma co zbierać. A ile chcesz? Zbierać. Paweł ma kamienie. A czekaj, bo ja nie wiem, czy nie mam kamieni. Żeby Kilof zrobić, potrzebno z 8, 2 Kilofy bym zrobił. Kamienne. Już. Gdzie ty jesteś? U siebie. Okay. Nie, nie mam kamieni. Tutaj jestem, tu biegnę, tu podskakuję. Dobra. Weź, rzuć. Już. Gdzie są te kamyczki? Jest. A jak się tu rzucę? Wiesz co, jak wejdziesz w ekwipunek no. I zaznaczysz, to masz X. A, jest X. X upuść. Patryki chyba dobra, 12? Nie? Może być. Dobra, dzięki. O, ale ciężko mi teraz. To zrobimy 3. A żeby zrobić 1 kilof, potrzebuję jedną kłonę, dobra. Ogrzewanie. No nie mamy jeszcze centralnego. A mamy. Dobra, gdzie są kłody? Tu są kłody. 3. Akceptuj. Pyk. 3 kilofy. Dwa patyki jeszcze. Dobra, zostawimy tutaj te kilofy. Pyk. Dobra. Już powinien tutaj mieć w chacie wydobywczej. Czemu on jeszcze tutaj chce? Już ogarnąłeś tą kuchnię, Rafik? Tak, już jest ogarnięta. Trzeba zrobić ten, nie? Dobra, co tu jest potrzebne? Buraki. Oj, tutaj się nie marzi. Pod grzybki, czubajka, kania, rydz, mięso. O! Grzyby by trzeba było pozbierać i będzie zupa grzybowa. Ale nie mamy ten. A grzybów. A jakie grzybki? Wszystkie rodzaje bodajże. Dobra, idę jeszcze zrobić. A, już wiem co. Potrzebuję kłody. Sure. Jeszcze muszę się napić. Pyk. Tu. Czego jeszcze? Kamieni. Kurde, jeszcze muszę kamieni. A co jest dobrego na zdrowie? Wiesz co, no tu są te mikstury, ale normalnie to możesz zbierać te babki, te... Jak to się tam nazywa? Lekarskie? Babka lekarska na zdrowie jest. Jeszcze jest druga coś tam też z lekarstwem w nazwie. I'm thirsty. A no tak, bo trochę zmarzłem. To sobie odpal tego. Dobra, na razie to zostawię tutaj. Dobra, masz już kolejną ścianę, Damian. A, już jestem, dobra, jestem napojony. To, a kamienie muszę pozbierać. Rozumiem, że to czerwone... Co czerwone? Omory. Oh,
Dobra, 6 wystarczy. Dobra, powinno mu wystarczyć. A jeszcze wezmę tu 8, dobra. Technologia. A ja tutaj Prox jeszcze brawa dla ciebie za. Widzisz. Bardzo dziękuję za donate'a. A braw nie dałem, kurczę. Oj. No, tak tutaj zapracowany jestem, że kolega braw nie dostał. Dobra, panie, ja bym proponował. Także bardzo, spać, bardzo dziękuję ci tutaj za wsparcie, za fotel. Na fotel. Mój kręgosłup, Kroksiu, ci podziękuję. I wszystkim, którzy tutaj dorzucili się do tego celu. Dwie płoty, wara, dobra. To co tam, Adam, rzeźbisz? No to... Rzeźbie te, no jak to się nazywa? Włócznie rybackie. Okej. Bo tak już ciemno trochę, nie? O, nowy poziom. Dobra, no ciemno. Ja proponuję się dziemnąć. Tak, i już kończymy na dziś. Wrzucić się na zimę i się odpalimy już w zimę, już na następnym live. Dokładnie. O, to będziemy marznąć. To będzie zimny live. Już raz marzliśmy, więc wiemy, co to jest. A jeszcze... A, bo ja nawóz i gnój jeszcze noszę po kieszeniach. Dlatego... Został taki... gdzieś. Nie no. Czekaj, co ja tu mogę jeszcze zostawić? Dobra, na razie nawóz zostawię i gnój tutaj. Tylko pamiętajcie, że tutaj zostawiłem. Ja muszę tą jeszcze zanieść włócznie. I co? I to chodźcie tu do ogniska i się żegnamy. To nie czekamy do zimy? Nie no, zimę odpalimy w przyszłym odcinku, mówiliśmy. Myself up. A no dobra, gdzie jest ognisko? Gdzie jest ta włócznia? Tu. A tu wy gdzieś jesteście. Dobra. Ja już też tu. Kurde, jesteście, a tu. No dobra. Dobra, to chodźcie tu przy pochodniach, przy płonących konarach. To tak. Zębami tutaj. Ja. No, chodź. Nie wiem, kto tam pobiegł, ale nie. Dobra, to Rafik tam pije wodę. A ja się tutaj będę już żegnał z widzami i z wami. Także chłopaki, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzięki. Również. Też dziękujemy. Także witamy jeszcze raz Pawła tutaj. Mam nadzieję, że się podobało, Paweł. Oczywiście. Super. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wsparcie tutaj dla Kroksa i dla Mareckiego. No i wam tutaj wszystkim na czacie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo dzisiaj się działo. Także dzięki wam wielkie. Życzę dobrej nocy i do zobaczenia jutro w nowości na kanale, bo jutro będzie, mam nadzieję, Manor Lords. Także zapraszam już gorąco na jutro. I co? Dobranoc. Cześć. Dobranoc. Dobranoc. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. We'll be right back.
to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my